Witam Was bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło znowu Was widzieć i znowu się z Wami zdalnie słyszeć. Witam Was na kolejnej odsłonie Akademii PetSmile. Mam nadzieję, że mnie już widać i że mnie słychać. Możecie sobie spokojnie dołączać, ja jak zawsze będę miała kilkusekundowe opóźnienie. Także jak zobaczycie, że wchodzicie, jesteście, dajcie mi proszę znać, że mnie widać i że mnie dobrze słychać. A ja tymczasem, nim przejdę do tej merytorycznej części, dam Wam chwilę, żebyście dołączyli, a powiem o takich organizacyjnych kwestiach. Tak jak wspomniałam, jest to nasze kolejne spotkanie z serii Akademii PetSmile, czyli takich wykładów, spotkań dla świadomych opiekunów psów i kotów, bodajże 9 albo 10. Jeżeli interesują Was poprzednie, to serdecznie Was zapraszam do tego, żeby zerknąć na nasz kanał na YouTubie, ponieważ tam możecie zobaczyć wszystkie poprzednie nagrania. Spotkanie potrwa około 2 godzin i 1,5 godziny przeznaczymy sobie na prezentację. Myślę, że może troszkę krócej uda nam się zdążyć. Natomiast potem będzie czas na Wasze pytania. Jeżeli będziecie mieli ochotę o coś dopytać, jakieś pytania zadać, to śmiało. Nie widzę Waszych komentarzy. Poczekajcie chwileczkę. Napiszcie proszę coś. Bo zawsze widziałam Wasze komentarze i martwi mnie, że teraz nie widzę. Technicznie wspiera nas Karolina, która tutaj z ramienia PetSmile też z nami jest. Karol, czy ty widzisz jakieś komentarze? Napisz mi proszę coś. Karol pisze, że są komentarze na YouTubie, a tutaj ich nie ma. Poczekajcie, spróbuję sobie w takim razie otworzyć to na YouTubie bezgłośnie, żeby widzieć też Wasze. O, dobry wieczór, witać, słychać, dobry wieczór. Dobra, to będziemy musieli sobie jakoś z tym poradzić. Żeby nie przedłużać. Spotkanie będzie jak najbardziej nagrane, możecie je potem sobie odtworzyć. Będzie czas na pytania w trakcie, będzie czas na pytania na koniec. I co? No i chyba lecimy, tak? Gotowi? Dobry wieczór, widać i słychać. Temat dzisiaj mamy bardzo fajny, bardzo wdzięczny, a z drugiej strony mam wrażenie, że bardzo ważny. Kot i dziecko to jest taki temat, który jest bardzo bliski mojemu sercu, ponieważ też jestem mamą, ale też ponieważ jakby zawodowo się z tym tematem spotykam niejednokrotnie, że ten problem w relacji kota z dzieckiem się pojawia, czasem od razu po narodzinach dziecka, czasem już parę lat później, a czasem ta relacja nie jest dokładnie tak, jakby rodzice sobie to wyobrażali. I mam nadzieję, że dzisiejszy wykład da Wam troszkę narzędzi do tego, żeby tą relację budować w sposób świadomy, odpowiedni i też bezpieczny dla każdej ze stron. Tak, chciałam, nim przejdę do tego, o czym w ogóle będziemy mówić, to chciałam Wam zadać takie trochę chyba pytanie otwarte, tak, które brzmi, czy kot i dziecko to dobrana para, ponieważ czasem gdzieś tam rodzice zastanawiając się, czy to jest dobry pomysł, żeby kot pojawił się w domu z dzieckiem, pytają o to. I tak naprawdę chciałabym Wam zaznaczyć, że to tak naprawdę bardzo zależy, tak? I że właśnie sobie uświadomiłam, że Wam nie przedstawiłam. Widzicie, to jest to, jak się pojawiają problemy techniczne. To jeszcze słuchajcie, może nie do tego dojdę, to najpierw powiem, kim ja jestem. Słuchajcie, nazywam się Kasia Gęszczyk-Raska, jestem behawiorystką, jestem biolożką, jestem praktykującym behawiorystą od 15 lat. Mam też przyjemność prowadzić wykłady dla studentów, mam przyjemność publikować, także gdzieś ten obszar kociego behawioryzmu jest mi bardzo bliski. A jednocześnie jestem współtwórczynią PetSmile, czyli sklepu zoologicznego dla wymagających, który prowadzi te spotkania, także dzisiaj jestem w roli podwójnej. Wybaczcie, że tak dzisiaj na początku taka wtopa. Czyli wracając do kota i dziecka, czy to jest dobrana para? To tak naprawdę bardzo zależy. Zależy od tego, jaki będzie kot i jakie będą dziecko, bo nie oszukujmy się, że to zawsze wygląda tak samo. Ja mam 2 dzieci o bardzo różnych temperamentach i bardzo różnym charakterze. Kiedy moje dzieci były małe, miałam 2 moje starsze kotki, w tej chwili moje kotki już odeszły. Mam kota młodziutkiego, półrocznego, już prawie rocznego. Też moje koty na tej prezentacji będziecie mogli zobaczyć. Natomiast wiem, jak bardzo temperament jednej i drugiej strony wpływa na relacje, także trzeba mieć świadomość tego, że dostajecie pewien materiał, tak? Mówiąc tak, może nieładnie, natomiast no jakby pewne geny warunkują temperament, też doświadczenia, jeżeli mamy do czynienia z dorosłym kotem, też są istotne, plus dochodzi nam temperament dziecka, tak? Nie każde dziecko jest tak samo, to nie powiedzieć tego może nieładnie, ale nie tak samo łatwe w odbiorze dla kota. Są dzieci, które są dużo spokojniejsze i dla kota będą często łatwiejsze do ogarnięcia,
pamięcia i są dzieci dużo bardziej żywiołowe, dużo bardziej takie bodźcujące, które dla kota mogą być troszkę trudniejsze. Natomiast tak naprawdę jakby biorąc to do kupy wszystko razem, to jakby dominującą rolę ma tak czy siak rodzic opiekun, tak? Czyli ta osoba, która tą relację jakoś moderuje z zewnątrz, czyli wy, i która ma możliwość wpływania na to, jak ona będzie wyglądała. Dlatego dobrze jakby znać te wszystkie narzędzia i mieć te różne sposoby na to, żeby tę relację budować świadomie. Spojrzę sobie. Dobra. Jak będzie wyglądało to nasze dzisiejsze spotkanie? O czym sobie porozmawiamy? Porozmawiamy sobie o... Tak naprawdę na początku zaczniemy sobie od bezpieczeństwa, czyli od bezpieczeństwa mamy i nienarodzonego dziecka, czyli o słynnym temacie toksoplazmozy, ale też innych chorób odzwierzęcych. Porozmawiamy sobie o tym, jak przygotować kota na narodziny dziecka, jak poradzić sobie z tym pierwszym czasem narodzin, z tym pierwszym momentem narodzin, czyli z tym, jak dziecko się pojawia, jak się przywitać, jak mogłyby wyglądać te pierwsze momenty, jak wyglądają te pierwsze dni razem, na co zwrócić uwagę, co powinno zaniepokoić i tak dalej, i tak dalej. O etapie kota i niemowlaka. Myśląc o niemowlaku, mam na myśli takie dziecko, które jest tak gdzieś do półtora roku, może do roku, w zależności od tego, jak nasze dziecko się rozwija. O kocie i starszaku, czyli takim dzieciaku już półtora roku, dwa, które już jest w stanie faktycznie dużo bardziej budować tą relację i w niej uczestniczyć, a nie tylko musicie kota chronić przed takim dzieckiem. I co zrobić, gdy pojawiają się problemy? Tak naprawdę, jeżeli... Będziemy na temat tych różnych problemów mówić po drodze, natomiast już tak na koniec chciałabym to zebrać jeszcze w jedną całość. Mam taką propozycję, dajcie mi znać, w jakim wieku są wasze dzieci, albo czy planujecie, czy skąd w ogóle się tu wzięliście, i żebym wiedziała, jak mam grupę po drugiej stronie. Halo, halo, jesteście tam? Mam dzisiaj problem z czatem straszny. O, poród za 4 miesiące. No to myślę, że dużo z tych rzeczy, które dzisiaj powiem, będzie dla ciebie istotne, Luiza. Magda, dziecko pojawi się za miesiąc. Super, miesiąc to jeszcze bardzo dużo czasu. 30 tydzień ciąży to też jeszcze mamy troszeczkę. 4,6 lat to prawie jak moje, 21 tydzień ciąży. No to tutaj jeszcze masz, Karolina, dużo czasu na przygotowanie. Super, fajnie, że są osoby, które właśnie spodziewają się maluszka i że osoby, które już tego maluszka na pokładzie albo starszaka nawet mają. A powiedzcie, macie więcej niż jednego kota? Czy jednego kota? Teraz jak już tak, ja to lubię sobie zawsze tak troszkę bardziej przybliżyć, z kim mam do czynienia. Jedną kotkę, 7 lat, dwa dorosłe koty. Dwa koty, ok, czyli jest tam trochę tego kociego składu. Super. Jak moje dziecko się rodziło, to miałam dwa, no takie już senioralne koty. Kocięta, 3 miesiące, hodowlane. A jak przygotować nowych właścicieli? Super, to jest bardzo fajnie. Też ten webinar będzie potem dostępny, można właścicielom podesłać. 1-5 lat, spodziewamy się maleństwa we wrześniu, mamy 3 koty i 2 psy. Super. Nie mam dzieci, ale planuję. Super. Dobra, muszę wrócić na stronę tą, z której prowadzę dla was transmisję. Wybaczcie, będzie to dzisiaj takie zwariowane. Nie wiem dlaczego. Przez 9 transmisji wszystko działało super, a dzisiaj nagle jest problem z tym, że czat nam nie przepływa. No ale będziemy sobie z tym radzić. Słuchajcie, generalnie jeżeli chodzi o takie budowanie dobrej relacji między dzieckiem i kotem, to jakby myślę, że trzeba jakby spojrzeć na to od takiej strony, że nie ma w ogóle mowy o relacji, czy jakiejś takiej więzi, z której obie strony mogą coś dobrego czerpać, jeżeli nie ma zaufania i nie ma bezpieczeństwa. Że jakby nie da się stworzyć relacji bez poczucia bezpieczeństwa, i to obu stron, bo to, co jest dla mnie ważne, to żeby też podkreślić, że to poczucie musi być i po stronie kota, który powinien mieć zachowany dobrostan, czuć się dobrze, ale też po stronie dziecka, które tak naprawdę ma prawo obawiać się zwierzątka, które ma i ząbki, i pazury. Ja pamiętam, jak mój teraz obecny kociek pierwszy raz próbował zapolować i gdzieś tam zahaczył o kos, pod którym leżał mój syn, to mój syn miał przez długi czas pytanie, dlaczego Jagoda próbowała na niego zapolować, i musieliśmy długo rozmawiać o tym, że to nie jest dzikie zwierzę i że nic strasznego się nie stanie. Także dzieci naprawdę mają też swoje różne lęki związane z tym zwierzęciem, więc warto te obie strony zaopiekować. My też sobie przejdziemy mniej więcej takiej kolejności, od bezpieczeństwa przez zaufanie,
zaufanie do relacji. Zacznijmy od takich kwestii gdzieś tam z pogranicza, bym powiedziała bardziej też medycyny, choć absolutnie nie mam nic wspólnego z zawodem medycznym. I jeżeli chodzi o tą kwestię, to jak najbardziej odsyłam Was po prostu do medyków. Natomiast jako, że koty są niestety obarczone bardzo dużą, takie obrośnięte w te mity związane z bezpieczeństwem mamy, no to tego tematu nie dało się nie poruszyć. A oczywiście chodzi o toksoplazmozę. Rzeczywiście jest tak, że toksoplazmoza, która choć jest powszechnie występującą chorobą, to dla mamy i a właściwie dla nienarodzonego dziecka może być bardzo niebezpieczne. Czym właściwie toksoplazmoza jest? Jest to choroba pasożytnicza, którą wywołuje pierwotniak toksoplazma gondii. To, co jest ważne, żebyście jakby przez chwilę będzie takich trochę suchych faktów, natomiast ja bym chciała Wam je ubrać jakby w to, żebyście widzieli, jaka jest skala i czy faktycznie jest się czego bać. Bo jakby skąd ten problem w ogóle wywołuje? No stąd, że oczywiście będąc mamą w ciąży, czy osobą, która dopiero się tam planuje dziecko, to ten temat toksoplazmozy zawsze się Wam przewinie przez głowę. No ponieważ jakby będąc w ciąży boimy się różnych rzeczy i akurat tego tematu boimy się słusznie. Pytanie jest tylko takie, jakby jaka rola kota w tym wszystkim, nie? Bo jakby ja absolutnie nie będę próbowała podważać tego, że jest to choroba poważna i zagrażająca. Natomiast ja bym chciała porozmawiać od strony takiej, na ile to jest faktycznie zagrożenie, które może być, którego jakby źródłem może być Wasz kot, nie? Dlatego, że niestety ciągle jeszcze się przewijają takie poglądy związane z tym, że jak zachodzisz w ciążę, to od kota z daleka i tak dalej, więc chciałabym, żebyśmy sobie to zracjonalizowali i zobaczyli, jak to faktycznie wygląda. To, co jest jakby istotne, to, że około połowa populacji naszej polskiej ma nabytą odporność w wyniku już wcześniejszego zarażenia. Normą jest, że w ciąży robi się badanie przeciwciał i jakby pewnie, jeżeli już gdzieś tam jesteście w połowie swojej ciąży, to wiecie, że czym jesteście już osobą, która jest bezpieczna, już przechorowała toksoplazmozę, czy jesteście nadal narażeni na zarażenie. Ja mając tyle różnego kontaktu z kotami, akurat obie ciąże przechodziłam, będąc jeszcze jakby osobą, która nie przechorowała toksoplazmozy. To też pokazuje, że naprawdę od kota nie jest wcale tak łatwo się zarazić. Bo żebyście zrozumieli, jaka rola jest kota w tym wszystkim, tak? To jest trochę też po to, żebyście mogli odeprzeć argumenty innych osób, które gdzieś tam mogą o ten temat zahaczać. Jakby czemu akurat kot jest tutaj przywoływany tak bardzo? Bo jak się okazuje, to jakby najrzadziej właśnie kot nas może, nasz domowy kot może zarazić. Generalnie toksoplazmozą możecie się zarazić w drodze bezpośredniej. Ja nie wiem, czy widzicie mój kursor. Jak będę pokazywała, tak, to widzicie kursor? Dajcie znać, bo to będą łatwiej, jakbyście widzieli kursor. Dajcie znać, czy widzicie, proszę. Okropne są te opóźnienia. Nic nie widać. Dobra, no to będę w takim razie tak. Słuchajcie, mamy tu obrazeczek, który pokazuje, jakie są drogi zarażenia. Przejdziemy sobie przez to bardzo krótko, bo ja Was nie chcę tutaj teoretycznymi rzeczami zanudzić, a zaraz sobie przejdziemy już do takich większych praktycznych wskazówek. Natomiast to, co jest dla mnie istotne, żebyście z tego widzieli. Koty to są żywiciele ostateczni toksoplazmy, przepraszam, czyli tego pierwotniaka, który jakby stanowi to zagrożenie. Koty zarażają się, zjadając swoje ofiary, zjadając głównie gryzonie, zjadając ptaki, które w swoich tkankach mają cysty toksoplazmy. I potem, jako żywiciel ostateczny, w ich jelitach nam dochodzi do tworzenia tak zwanych oocyst i wydalania ich skałem, czyli tych form zakaźnych. I to jest jakby ta rola kota, która jest niepodważalna. Tak? Kot rzeczywiście jest ostatecznym żywicielem toksoplazmy. Natomiast drogami zarażenia są te trzy, które widzicie po lewej stronie. Najczęściej jest to nieobrobione termicznie mięso, tak? Czyli albo jakieś mięso spożyte na surowo, albo na przykład zabrudzona deska, na której było krojone mięso, albo mięso niedosmażone, niedogotowane, gdzie dalej te formy inwazyjne są obecne. Równie często, albo jeszcze częściej, są to tak naprawdę takie drogi bardzo niekojarzone z zarażeniem toksoplazmozą, czyli poprzez wodę, poprzez glebę, ponieważ w momencie, kiedy kot wydala kał z oocystami, on się dostaje do
gleby do wody, to może tam trwać naprawdę bardzo długo. I właśnie najczęściej dochodzi do zarażenia przez brudne warzywa, przez nieumyte ręce po pracy w ogródku. No i ostatnia ta strzałeczka to jest ten nieszczęsny kot w kuwecie, który jak zobaczycie tylko pod niektórymi, bardzo niektórymi warunkami może stanowić źródło zarażenia. No i rzeczywiście, jeżeli będzie kontakt z tym kałem, z aktywnymi oocystami, może tą drogą też do zakażenia dojść. Więc mamy surowe mięso, nieumyte owoce, warzywa, kontakt ze skażoną wodą, glebą i kontakt z odchodami kota, ale będącego aktywnym nosicielem. I to jest o tyle ważne, że kot, żeby był aktywnym nosicielem toksoplazmy, to jest kot, który po pierwsze nigdy tej choroby nie przebył, a znowu w populacji polskich kotów szacuje się, że to jest około połowa kotów. To jest kot, który właśnie się zaraził, czyli w tym okresie siania oocystami, czyli od 3 do 36, zazwyczaj przez pierwsze 2 tygodnie od zarażenia. I to jest kot, którego odchody będą w tej kuwecie albo w tym środowisku przynajmniej przez dobę, a tak naprawdę zazwyczaj powyżej 2 dób, bo dopiero wtedy ta oocysta staje się inwazyjna. To powoduje, że tak naprawdę jak się zastanowicie, jaka jest szansa, żeby ten kot zaraził Was tą chorobą, tak naprawdę wystarczy, żebyście mieli kota, który nie jest karmiony surowym mięsem, który nie wychodzi, czyli nie poluje, i już jakby temat się kończy, tak? Bo on nie ma skąd się zarazić. Jeżeli nie spożyje w żaden sposób tej cysty i tego pasożyta, nie jest w stanie przekazać go dalej. Nawet jeżeli mamy kota, który gdzieś tam potencjalnie może stać się tym żywicielem ostatecznym, to musielibyście tak naprawdę nie czyścić tej kuwety i bardzo nie dbać o higienę. Także jakby tych warunków musi być spełnionych ogrom, co powoduje, że ryzyko zarażenia się od kota domowego jest żadne bądź bardzo, bardzo nikłe. I to jest coś, co chciałabym Wam przekazać. Co nie znaczy, że jakby nie powinniśmy się przejmować higieną i dbaniem o naszego kota w tym też aspekcie, ponieważ trzeba sobie powiedzieć, że poza toksoplazmozą mamy jeszcze toksokariozę, tak, czyli możliwość zarażenia glizdą kocią, bartonelozę i pasożyty zewnętrzne, które też mogą w jakiś tam sposób na kocie przywędrować. Więc jakby siłą rzeczy te zagrożenia istnieją. Natomiast taka podstawowa profilaktyka związana z odrobaczaniem, tak, raz w miesiącu, zabezpieczaniem przed pasożytami zewnętrznymi, jeżeli kot wychodzi, obcinaniem pazurków, jeżeli są tendencje do tego, że kot gdzieś tam mógł drapnąć i też tego, żeby no jednak osoba w ciąży nie miała kontaktu z kuwetą, z odchodami, tak naprawdę całkowicie załatwia temat i bardziej bym się martwiła o pracę w ogródku, o warzywa niż o kota. Mam nadzieję, że to jest dla Was jasne i że udało mi się jakby wytłumaczyć Wam, jak to przebiega, jak to działa. Jeżeli interesuje Was ten temat, bo ja nie chciałabym Was nim przynudzać i przejść już do takich konkretów bardziej behawioralnych, to Was odsyłam na stronę Polskiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Zoonoz, tam jest to świetnie opisane, natomiast też całkiem fajnie opisano zostało to na stronie sanepidowskiej, więc tam też mogę Was bez problemu odesłać. Zerknę sobie teraz na YouTube, czy tam się jakieś komentarze pojawiają i pytania. Nie widać, nie widać. Rozumiem, że nie widać, bo strzałki, że mnie nie widać. To, co chciałabym, żebyście wynieśli z tego kawałeczka, który właśnie powiedziałam, to, że tak naprawdę toksoplazmozą od kota zarazić jest się szalenie trudno, że to, co należy zrobić, to rzeczywiście na czas, kiedy jesteśmy w ciąży, zrezygnować z karmienia surowizną. Oczywiście jest możliwość przemrażania tego mięsa, tylko że to musi być temperatura minus 20 stopni przez 2 tygodnie, żeby mieć pewność, że mięso nie jest zarażone. Także raczej myślę, że dmuchając na zimne, warto przejść na jedzenie gotowe na ten okres. Nie wypuszczać kota, co i tak jest zawsze wskazaniem, żeby kota nie wypuszczać, żeby mógł polować. I tak naprawdę tyle. I uważać na wszystkie inne możliwe źródła, bo kot naprawdę tutaj jest no wywołany do tablicy trochę niesłusznie. Tak? On rzeczywiście jako ten żywiciel ostateczny jest istotnym źródłem transmisji, natomiast dla nas bezpośrednio, jako dla opiekunów, nasz osobisty kot jest najmniej ryzykownym źródłem. Tak naprawdę tych ryzykownych źródeł jest dużo więcej. Jak będziecie mieli jakieś komentarze, to piszcie. Teraz nic nie widzę, więc lecimy dalej. No dobra, no to tak, jakby temat bezpieczeństwa mam odhaczony, możemy sobie lecieć dalej z tematami takimi bardziej miękkimi, czyli takimi bardziej behawioralnymi, a mianowicie temat przygotowań do narodzin. Dlaczego w ogóle tak jest, że tak bardzo się obawiamy tego, jak kot może zareagować na pojawienie się dziecka? To jest po części uzasadnione, a po części nie. Dlatego, że rzeczywiście koty są zwierzętami, które jakby zazwyczaj dosyć kiepsko sobie radzą ze zmianami. Tak? Są terytorialne, lubią swoją rutynę, przywiązane są do swoich codziennych zwyczajów. Tak? I jeżeli coś się z tego wytrąca, to często budzi lęk,
i może powodować problemy z zachowaniem. Natomiast oczywiście jest to też kwestia indywidualna. Z mojego doświadczenia wynika, że przy takim minimalnym wkładzie pracy to naprawdę bardzo rzadko dochodzi do jakichś problemów. I to jest taki, że tak powiem, plasterek na serce tych osób, które mnie słuchają, a które przygotowują się do tego, żeby dziecko pojawiło się w ich domu, żeby się nie martwić na zapas. Jakby zazwyczaj jest tak, że naprawdę kot was zaskoczy na plus i w całym tym zamieszaniu po urodzeniu się dziecka, nawet na tego kota nie będziecie mi już potem czasu się nad tym zastanawiać, a po prostu sprawy potoczą się dobrze. Natomiast jakby im więcej włożycie pracy w to przygotowanie, tym mniejsze jest ryzyko, że coś się złego zadzieje. Oczywiście jest też tak, że jeżeli mamy kota problemowego już na starcie, no też mamy większe ryzyko, że pojawią się problemy potem i takie koty wymagają szczególnego przygotowania. Tutaj jakby bez dwóch zdań. Tak jak mówiłam, fajnie, że są to osoby, które jeszcze mają troszkę tego czasu do narodzenia dziecka, dlatego że zanim pojawi się dziecko, możecie zrobić naprawdę dużo, żeby sobie ułatwić i kotu zaadaptować się do nowej sytuacji. To jest tak, że kot pewnie zazwyczaj kot i tak jakoś tam się zaadaptuje, tak? Oczywiście czasem pojawią się problemy, czasem nie. Natomiast jeżeli chcemy mieć tą relację taką naprawdę od początku fajnie, na fajnym fundamencie zbudowaną i też jeżeli chcemy sobie zapewnić spokój w tych pierwszych miesiącach po pojawieniu się dziecka, to super, jeżeli poświęcimy troszkę czasu na to przygotowanie wcześniej. Bo jakie problemy mogą się pojawić? Jakby skąd mogą, jakie mogą mieć swoje źródło? No przede wszystkim, tak jak mówiłam, koty to są takie zwierzęta, które no, często stresują się różnymi zmianami, a dziecko to są zmiany. Tak? To są zmiany i w naszym życiu, i w kocim życiu. I to jest spora ilość zmian i spora ilość nowych bodźców w życiu kota, bo pojawiają się nowe zapachy, pojawiają się nowe dźwięki, oj, dużo różnych dźwięków. Pojawiają się zmiany w terytorium, dlatego że przemeblujemy nasze mieszkanie, tak? Przestawiamy coś. I też jakby troszeczkę inaczej się zachowujemy, jest inny rytm dnia, nagle ludzie chodzą w nocy, gdzie zawsze spali i nie mają czasu na to wszystko, na co mieli, tak? I dla kota to jest jakby troszkę nowa rzeczywistość. W następstwie tego może się pojawić stres i mogą się pojawić zaburzenia zachowania i mogą się też pojawić problemy zdrowotne. To, co mi się tam przeskoczyło na poprzednim slajdzie, a do czego jeszcze teraz chciałabym wrócić, to jest to, że warto na miesiąc, dwa, trzy przed porodem wykonać taki przegląd weterynaryjny kota. Nawet jeżeli kot jest całkowicie zdrowy. Dlatego, że pamiętajcie, że koty to są takie zwierzęta, które bardzo często te pierwsze objawy choroby skrzętnie ukrywają. Natomiast jeżeli pojawi się stres związany z pojawieniem się dziecka, to może się okazać, że nagle będziemy mieli problemy też ze zdrowiem kota. A to jest ostatnia rzecz, którą chcielibyśmy mieć w momencie, kiedy rodzi nam się bobas. Więc dla spokoju swojego i dla zdrowia naszego kota warto te kilka miesięcy wcześniej zrobić cały ten przegląd, sprawdzić, czy tam wszystko jest ok, zrobić badanie krwi, zrobić USG i już takim będąc gotowym, że tak powiem, na nowe wyzwania wejść w ten nowy okres. Jeżeli macie więcej niż jednego kota, to musicie się też liczyć z tym, że mogą się pojawić różne takie następstwa stresu w obszarze relacji w grupie. Czasem jest tak, że któryś z kotów jakoś mocniej doświadcza tej sytuacji, jest mu trudniej i zaczyna się odreagowywanie, zaczynają się sypać na troszkę relacje grupy kociej, więc tym bardziej warto zadbać o to, żeby każdy w tej sytuacji czuł się dobrze. No i ostatnią rzeczą, której się obawiamy, to są oczywiście zachowania niebezpieczne dla dziecka. Ja nie jestem z tej frakcji, która mówi, że kotów wszystko wolno i w ogóle nie martwcie się, nie ma żadnych zagrożeń, dlatego że ja jakby swoje już na konsultacjach też widziałam i też będę Wam mówiła o takich moich przypadkach, gdzie rzeczywiście ta agresja łowiecka na dziecko była przekierowana i jak też jakby nie dziwię się, że opiekunowie mają swoje obawy, myślę, że część z nich jest rzeczywiście uzasadniona, natomiast jakby moją rolą jest powiedzieć Wam o tym, jak tego uniknąć, jak nie doprowadzić do sytuacji, w której faktycznie coś się złego może zadziać i temu ten wykład między innymi ma służyć. Tutaj taki mały slajdik do przyciągnięcia Waszej uwagi, bo wiem, że godzina jest już taka i piątek, że czasem może być ciężko. Generalnie jest tak, że jakby każda zmiana rozciągnięta w czasie będzie dla kota dużo łatwiejsza do zaakceptowania niż coś, co się podzieje nagle. To jest jakby oczywiste i jasne. Natomiast my o tym często zapominamy. I to, co ja będę Wam proponowała, to to, żeby jak najbardziej po malutku i po kawałeczku kota z różnymi rzeczami oswajać. Natomiast nim do tego dojdziemy, to chciałabym, żebyście też jeszcze po tym webinarze, myśląc o jakby takim swoim planie przygotowania swojego zwierzaka na pojawienie się dziecka, zastanowili się na początek, jakiego kota w ogóle macie.
dlatego że zupełnie innych problemów możemy się spodziewać po kotach o różnym temperamencie i różnych zachowaniach. Jeżeli macie kota, który z natury jest lękliwy, wycofany, nieśmiały, to jakby bardziej spodziewamy się problemów w obszarze lęku i wiemy, że musimy włożyć więcej pracy w takie przygotowanie go do radzenia sobie z nowymi bodźcami, z nową rutyną. Natomiast jeżeli mamy kota, który jest młody, szalony, aktywny i na wszystko poluje i jakby każdy ruch wyzwala w nim aktywność łowiecką, no to z kolei musimy bardziej go zaopiekować od tej strony, tak? Czyli zastanowić się nad tym, jak zaspokoić tą jego potrzebę łowiecką, jak też odwrażliwić zawczasu pewne bodźce, żeby one nie powodowały aktywizacji różnych zachowań, których byśmy nie chcieli. Oczywiście, jeżeli mamy już na starcie kota z problemami behawioralnymi, to byłoby świetnie, żeby się nimi zająć jeszcze nim pojawi się dziecko, ponieważ zazwyczaj wtedy te problemy się zaostrzają, a nie wycofują. Więc jeżeli jeszcze jest na to czas, to warto zawsze wcześniej te problemy zdrowotne i behawioralne zaopiekować, żeby już nie dokładać sobie na ten początek wspólnej drogi. I jakby myśląc nad tym, na co należy przygotować kota, tak naprawdę warto zastanowić się, co pojawi się nowego w domu wraz z dzieckiem. Często jest tak, że mamy jakiś swój pomysł na to, jak przeorganizujemy mieszkanie, gdzie będzie spało dziecko, gdzie będzie dziecko przewijane, tak? Pojawiają się jakieś nowe zabawki w domu, czasem zabawki, które grają. Jakby dużo zmian zachodzi i warto się zastanowić, jakie to będą zmiany, żeby móc się do nich zawczasu przygotować. Warto też zadbać o to, i to jest coś, co będę podkreślała na każdym kroku i pokazywałam wam też na zdjęciach, żeby jakby przyjrzeć się jeszcze raz kociemu terytorium, czyli waszemu mieszkaniu, czy waszemu domowi, tak jakby kocimi oczami, tak? Dlatego że koty to są, i tu jakby zatrzymajmy się, zróbmy pauzę na chwileczkę, bo to są może dla niektórych oczywistości, dla niektórych może nie, a są one jakby fundamentem tego, żeby zrozumieć, jak kot sobie radzi z nową sytuacją. Kot to jest takie zwierzę, które jeżeli się czegoś obawia, to się wycofuje. Jakby jego obserwuje sobie to z daleka, albo z góry, albo z kryjówki, albo z dystansu i z czasem ten dystans zmniejsza do momentu, aż poczuje się bezpiecznie. I teraz to, co umożliwia kotu takie zdystansowanie się od tego stresora, którym brzydko nazwałam dziecko stresorem, no ale ono dla niektórych kotów rzeczywiście jest stresorem, to jest to, żeby mógł jakby bezkonfliktowy sposób, nie przechodząc koło płaczącego dziecka albo koło dziwnych zapachów czy jakby rzeczy, których się obawia, dojść do swoich ważnych na terytorium zasobów, tak? Czyli dotrzeć do kuwety, dotrzeć do miski, zjeść w spokoju, zjeść w ciszy, nie zaczepianym przez dziecko, żeby mógł spokojnie wejść wysoko, obserwować tą sytuację. I to dotyczy zarówno jakby maleńkich dzieci, jak i też później dużo przez kolejne lata dzieci starszych. I to chyba nawet bardziej tych, które się już poruszają, jak sobie powiemy, ale właśnie zorganizowanie tego środowiska tak, żeby kot mógł przyglądać się z dystansu i bezpiecznie przemieszczać się po swoim terytorium i bezpiecznie docierać do wszystkich swoich zasobów, to jest taka najlepsza polisa ubezpieczeniowa na dobrą relację z dzieckiem i zaraz wam pokażę, jak to organizować. Czyli to pierwsze przygotowanie, pierwsze etap przygotowania do narodzin dziecka to będzie to przyzwyczajenie kota do tego, co się pojawi, tak? Mamy możliwość tego, żeby pokój dziecka urządzić troszkę wcześniej, to zróbmy. Dlatego, że wiecie, jakie są koty, nie? Koty są takie, że jak się pojawia coś nowego, to jest wielkie wow. I to jest jakby jak się pojawia łóżeczko albo wózek, no to jest po prostu najfajniejsze miejsce na świecie i kot mógłby stamtąd nie wychodzić. I tak jakby z każdą rzeczą, tak? Przyniesiecie nowe pudełko do domu, to też jest najlepsze. Pierwszym pudełkiem przez pierwszy tydzień. Po drugim tygodniu się nudzi, a po trzecim już się zapomina, że on istnieje, nie? Więc jakby pierwszą rzeczą, którą warto zrobić, to rozłożyć ten pokój dzieciątka trochę wcześniej, żeby kot mógł się jakby troszkę już tym znudzić. A tak naprawdę to chodzi nam o zjawisko habituacji. Habituacja to jest taki proces uczenia się, taki bardzo pierwotny i podstawowy, który każdy z nas ma i kot też go ma. A to jest taki proces, który polega na tym, że jak się jakiś bodziec pojawia w otoczeniu i on zaczyna być dla kota jakby nie niesie żadnych informacji, ani pozytywnych, ani negatywnych, po prostu jest, tak? To jest jakiś dźwięk, jakiś zapach, jakaś nowa rzecz. Na początku wzbudza zainteresowanie, a z czasem po prostu przestaje być zauważany. I na tym procesie my sobie mocno bazujemy. Drugim procesem, na którym bazujemy, to jest warunkowanie klasyczne. My chcemy, żeby rzeczy związane z dzieckiem kojarzyły się kotu dobrze. Nie wywoływały negatywnych emocji, tylko kojarzyły się z pozytywnymi emocjami.
Dlatego, jeżeli macie taką możliwość, czas na to i chęć, warto jest zapoznać kota z dźwiękami, zapachami, które pojawią się w domu wraz z dzieckiem zawczasu. Jak to można robić, tak, żebyście mieli takie osadzenie tego w praktyce? Warto sobie na przykład wziąć, jeżeli chodzi na przykład o dźwięki, które będzie wydawało dziecko, bo one potrafią być dla kota naprawdę trudne. Dla człowieka też swoją drogą, ale koty są bardzo wrażliwe słuchowo i wiele kotów ma problem z tym, że rzeczywiście niektóre dźwięki mogą powodować u nich dużą frustrację. Więc to jest akurat element, który warto sobie przećwiczyć. Podałam Wam tutaj link do strony brytyjskiej organizacji Cats Protection, gdzie możecie znaleźć gotowe nagrania płaczących dzieci. Możecie też znaleźć mnóstwo na YouTubie jakby płaczących dzieci w internecie pod dostatkiem. I warto w sobie takie nagrania puszczać kilka razy na przykład w ciągu tygodnia, czy kilka razy w ciągu dnia, jeżeli macie taką możliwość, jako po prostu tło normalnych działań, tak? Nie robić nic specjalnego, normalnie kota nakarmić, normalnie sobie być, normalnie sobie funkcjonować, a ten dźwięk sobie w tle niech pomału, najpierw po cichutku, a potem coraz głośniej leci. Układ nerwowy kota na początku na pewno na ten dźwięk zareaguje, ale z czasem, tak jak my przestajemy reagować, nie wiem, na jeżdżące pociągi, jeżeli mieszkamy w pobliżu torów, tak samo kot przestanie reagować na ten dźwięk. To jest po prostu habituacja zmysłów do nowego bodźca. I można w ten sposób schabituować sobie różne rzeczy, tak? Można na przykład wziąć zabawki grające, które też włączymy sobie w kilku różnych miejscach i kot się przyzwyczai do takiego bardzo dziwnego, jeżdżącego czegoś, co wydaje dziwne dźwięki. Można w ten sposób też sobie poradzić na przykład z dziwnymi zapachami, na przykład jakieś oliwki dla dzieci nasmarowanej na ręce, tak? Także różne bodźce można sobie w ten sposób przepracować i warto to zrobić kilkanaście razy, dlatego że jak zobaczycie, że kot już na to jest obojętny, to nie musicie tego robić. Można mu to przypomnieć jeszcze niedaleko przed porodem, dlatego że ta habituacja czasem jakby się zatraca. Natomiast jak widzicie, że kot ma już to absolutnie w nosie, a niektóre koty będą miały po pierwszej, drugiej, trzeciej ekspozycji już to w nosie, to po prostu widzicie jakby, że ten bodziec nie jest dla kota problemowy. Natomiast to Wam pozwala wyłapać też te pierwsze takie sygnały ostrzegawcze. Są takie koty, które rzeczywiście na jakiś dziwny zapach czy na intensywny dźwięk będą reagowały dużym pobudzeniem układu nerwowego, ono może być lękowe z wycofaniem, może być nawet agresywne i wtedy wiemy, że musimy bardzo zmniejszyć natężenie tego bodźca po to, żeby kot się z nim pomalutko oswajał i dopiero kiedy widzimy, że w danym natężeniu on jest dla niego ok, to możemy sobie to podnosić. I tak sobie te takie bodźce, które można przepracować. Oczywiście ja Was nie zachęcam do tego, żeby teraz szukać gdzieś tam i wrzucać ogłoszenie, że przyjmę dziecko na 2 godziny, żeby habituować kota. Natomiast jeżeli macie jakichś znajomych, którzy mają maleńkie dzieci, to czemu nie, tak? Tylko znowu z takim zachowaniem pełnej uważności na kota, tak? W sensie, żeby nie zalewać go tym bodźcem, nie powodować, że on się przerazi tym, że weszło jakieś dziwne stworzenie. Tylko jeżeli rzeczywiście widzicie, że on już nie reaguje na te dźwięki, nie reaguje na te zapachy, to jeżeli macie możliwość go też gdzieś tam spotkać z jakimś dzieciątkiem na jego oczywiście terytorium, w sensie kota terytorium, nie dziecka, to czemu nie? Natomiast nie zabieramy kota do żadnego domu, gdzie jest inne dziecko i nie robimy tego w ten sposób, bo w tym momencie tylko generujemy stres i wtedy to warunkowanie nie powoduje przyjemnych emocji, tylko te nieprzyjemne. Czy to jest dla Was jasne, o czym mówię? Pytacie jeszcze o przegląd, także tutaj się na chwileczkę zatrzymam. Jakie badania kontrolne kota, żeby było kompleksowo? Na pewno badanie krwi, badanie moczu, w badaniu krwi robimy sobie morfologię, robimy podstawową biochemię, natomiast zakres badań ustala lekarz weterynarii, dlatego że to jest bardzo zależne od tego, w jakim wieku Marta jest Twój kot, w jakim wieku, w jakie choroby przechodził, czy ma jakieś choroby przewlekłe i tak dalej, i tak dalej. Powiem tak, no tak, rzeczywiście mamy w tej chwili sytuację z tym naszym szalejącym wirusem, że jest to taki moment, kiedy możemy się pewnych rzeczy obawiać. Myślę, że warto zadzwonić na przykład do lecznicy i zapytać, co oni sądzą na ten moment, bo to tak naprawdę wiem, że jakby w różnych województwach mamy różną sytuację. No ja jestem z województwa śląskiego, my w tej chwili z tego co wiem jeszcze nie mieliśmy żadnych przypadków tej choroby, tego przeniesienia grypy ptasiej na koty, natomiast myślę, że tutaj trzeba zawsze rozważyć sobie indywidualnie zyski i straty, czyli zastanowić się, ile masz jeszcze czasu, Marta, do porodu, tak? Czy z własnym weterynarzem po prostu ustalać, jak on to widzi. Także tutaj nie chciałabym, żebyście jakby polegali tylko wyłącznie na moim zdaniu, bo od takich tematów medycznych jest Wasz weterynarz. Czy webinar będzie zapisany? Tak, będzie zapisany, będzie dostępny. Ideą Akademii PESMA jest to, żeby wszystkie te materiały były dostępne po jakimś czasie od wydarzenia, więc tutaj jakby się nie martwcie, wszystko będzie dostępne, dostaniecie linka do zapisanego webinaru. On dla Was będzie otwarty przez miesiąc po linku, a potem będzie też udostępniony publicznie, żeby inni też mogli z niego skorzystać. Dobra, lecę dalej.
Reorganizacja kociego terytorium. Tak jak mówiłam, jakby zawsze jako behawiorystka chodzę i gonię ludzi za to, żeby troszkę rozbudowali to kocie terytorium w górę, stworzyli więcej kryjówek, obserwatoriów, bo przy większości problemów behawioralnych ten element środowiskowy jest ważny. Tak, koty są terytorialne, ich terytorium jest podstawą ich bezpieczeństwa i to jest jakby fakt niepodważalny. I jeżeli chcemy wprowadzić do domu stresor, czyli dziecko, może po tym wykładzie wszyscy mówili, że nazywam dzieci stresorami. Chociaż powiem szczerze, no, kto już ma te piękne dzieciątka, to wie, że coś w tym jest, ale to już teraz zbaczam z tematu. Także jak chcecie już wprowadzać dziecko stresor do domu, to też dajcie kotu możliwość wycofania się od niego. Czyli rozbudowujemy w górę, pamiętając o tym, że różne półeczki muszą przechodzić jedna z drugiej. Tak? Nie jest sztuką stawić jakąś półkę na środku ściany, jeżeli kot nie ma swobodnej drogi wejścia i zejścia. To, żeby tworzyć mu alternatywne trasy nie na poziomie podłogi. Fajnie jest, jeżeli w tych pomieszczeniach, w których zazwyczaj przebywacie, przebywa też dziecko, było jakieś takie miejsce, gdzie dziecko nie dosięga, a kot tam ma takie swoje bezpieczne obserwatorium, kryjówkę, to zaraz wam pokażę na podstawie zdjęć, które wygrzebałam ze swojego archiwum. Też bardzo często dochodzi do tego, na przykład, że koty po pojawieniu się dziecka przestają korzystać z całości swojego terytorium, bo na przykład boją się wejść do pokoju, gdzie nagle jest jakieś zamieszanie, gdzie dziecko płacze, gdzie są dziwne zapachy. I to, co kotu bardzo pomaga, to jest multiplikacja zasobów, czyli to, że będziemy mieli kilka miejsc do karmienia, kilka miejsc do spania, kilka kuwet, tak, żeby nie okazało się, że przy zamieszaniu przy dziecku kot się bał przejść. I to jest coś, co daje kotu bardzo duży taki bufor bezpieczeństwa, że jakby w razie czego może skorzystać jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu i jeszcze tu. I nie musi się konfrontować z tym, co jest dla niego trudne. No bo mówię już tak bardzo kolokwialnie, jeżeli jest tak, i to mówię w przypadku po prostu konkretnego, który ja przerabiałam z klientami, jeżeli mieliśmy zawsze kuwetę na dole, a dom jest piętrowy i kot zawsze bez problemu z niej korzystał, ale teraz na dole jest dziecko, które co chwilę płacze i do tego jest starszy brat, który jakby jest bardzo nerwowy przez tą nową sytuację, to też jest jakby zrozumiałe, bo jest to dla niego też nowe i kot po prostu zaczyna sikać na górze na pościel, dlatego że no jest po prostu łatwiej, tak? Łatwiej w tym sensie, że nie, że kot nam idzie na łatwiznę, tylko że jest to dla niego bardziej przystępne rozwiązanie, niż zejść na dół w miejsce, gdzie czuje się zagrożony. Tak? Kot do wydalania szuka miejsca spokojnego i bezpiecznego, więc naszą rolą jest zapewnić mu takie miejsce, gdzie rzeczywiście będzie mógł z niego skorzystać, nawet jeżeli akurat dziecko będzie miało gorszą noc. Kuwetę i jedzenie kota powinno oczywiście być poza zasięgiem dziecka. Jeżeli, taka uwaga jeszcze też a propos terytorium, jeżeli zamierzacie eksmitować kota z sypialni, bo często jest tak, że dziecko zaczyna spać z nami w sypialni, albo w łóżku, albo w łóżeczku, a do tej pory to kot spał w sypialni i nie chcecie, żeby on w tej chwili już był z wami w tym jednym pomieszczeniu, to dobrze jest tą zmianę prowadzić zawczasu, tak, żeby kot nie skojarzył tej straty z pojawieniem się dziecka. No i wydaje mi się, że tak uczciwe byłoby wprowadzić jakieś godne zadośćuczynienie, tak? Czyli jeżeli chcemy, żeby kot przestał spać z nami w sypialni, to warto mu stworzyć kilka nowych, fajnych miejsc do spania. To już tak śmieję się, to z naszego poziomu jakby takiego etycznego mówię o zadośćuczynieniu, natomiast chodzi po prostu o to, że nowe miejsca są dla kota bardzo atrakcyjne i dużo łatwiej przyjmie to, że coś stracił. Tutaj wyciągnęłam dla was kilka zdjęć z mojego domowego archiwum. Zawsze żałuję bardzo, że jakby na tym etapie, kiedy rodziły się moje dzieci, nie wpadłam na to, żeby dokumentować pewne rzeczy. Ale myślę, że to, co udało mi się wygrzebać, to też jakby trochę pokazuje ideę. Tu jest zdjęcie po prawej stronie, to jest zdjęcie mojej córki 8 lat temu, kiedy miała 2 tygodnie i mojego kota Alicji, który niestety już ze mną nie ma, i mojego psa z przodu, i które pokazuje właśnie jakby jak dużą potrzebę kot ma takiej obserwacji dziecka z odległości. Ja mam takich zdjęć, jak zacząłem tego szukać, mam tego ze 20-30 z tych pierwszych dni, kiedy moje koty po prostu z odległości 2-3 metrów obserwowały dziecko. Właśnie obserwowały z góry, obserwowały z boku i po prostu chciały być blisko, bo były tym zaciekawione, ale nie chciały być za blisko, żeby nie musieć się z tym zbyt szybko konfrontować. I tak ta przestrzeń jest organizowana, jak widzicie na tych zdjęciach, że koty mają swoje miejsca wysoko i to zarówno na balkonie, w salonie i w drugim pokoju,
gdzie zawsze jest takie miejsce, gdzie one mogą przejść górą, obserwować z góry i nie wchodząc w kontakt z dzieckiem jakby być, bo kot chce być blisko tych wszystkich wydarzeń, bo to wszystko ciekawi, natomiast chce być w bezpiecznej odległości. Także fajnie jest rozejrzeć się, na przykład jutro jak wstaniecie sobie już rano i jutro jest sobota, zróbcie sobie kawę, przejdźcie sobie po swoim mieszkaniu i pomyślcie, czy na przykład gdzieś nie można by ściągnąć jakiś książek z półki albo dołożyć jakieś półeczki, która by pozwoliła łatwo wchodzić. Na tym prawym na przykład zdjęciu widzicie, że ja mam nasze takie krzesło tam stawione, po którym moje koty wchodziły na ten drapak. Jakby, żeby stworzyć takie miejsca w każdym pomieszczeniu, gdzie one będą mogły z dystansu obserwować, bo to niesamowicie wycisza koci stres. I to są takie niuanse, które się zazwyczaj nie docenia, a one naprawdę robią ogromną robotę. Zerknę znowu na komentarze. Nic się nie pojawia. Ok, jak macie jakieś pytania, to piszcie na bieżąco. To, co się zmieni wraz z pojawieniem się dziecka, to będą też takie zasady opieki nad kotem. Pojawi się trochę nowy plan dnia, tak? Pojawią się nowe pory, mogą się pojawić nowe pory karmienia, zabawy, może być tego czasu mniej najzwyczajniej w świecie, bo często jest tak, że jak pojawia się dziecko, no to ta uwaga, którą mogliśmy dać kotu, no siłą rzeczy jest mniejsza. I to nie jest jakby nic strasznego, tak? To kot sobie z tym da radę, to Wam obiecuję. Natomiast warto by było na to go przygotować wcześniej, żeby znowu to nie była taka gwałtowna zmiana i tąpnięcie w momencie, kiedy dziecko się pojawia, że nagle jest stres i do tego jeszcze zmienia się ta codzienna rutyna. Tylko jeżeli na przykład właśnie wiemy, że nie będziemy w stanie już tak dużo uwagi poświęcać naszemu kotu po urodzeniu się dziecka, a uwierzcie mi, nie będziecie w stanie, to fajnie jest wprowadzić pewne rzeczy też w środowisko, które będą to środowisko urozmaicać. Koty niewychodzące mają to do siebie, że one bardzo dużą uwagę skupiają na relacji, co jest związane z tym, że jakby ich terytorium jest małe, bodźcowanie jest niewielkie. Natomiast jeżeli my skierujemy więcej uwagi i energii kota na zewnątrz, na środowisko, a nie na nas, to nie będzie tak dużych oczekiwań też względem nas. Co mam na myśli? Na przykład to, że warto wprowadzić zabawki, które będą takimi zabawkami na jedzenie, na smaczki, tak? Czyli gdzieś kot musi sobie coś wyciągnąć z jakiejś maty węchowej. Nawet wam trochę przygotowałam takich różnych pomysłów. To są gotowe zabawki, natomiast też później będę Wam pokazywała zabawki, które można zrobić samemu. Czyli gdzieś można coś schować. Ja zawsze zachęcam, żeby zrobić w domu takie kilka stacji w różnych miejscach, co zachęca kota do patrolowania tego terytorium i tam na przykład dwa razy dziennie przejść po mieszkaniu i pochować różne smakołyki do różnych zabawek. Jak już są potem takie starsze, kilkuletnie dzieci, to one świetnie w ogóle pełnią tą rolę tego wypełniacza tych miejsc, jak mi się da po prostu taką małą ilość smaczków i poukrywajcie je w różnych miejscach, w tych różnych kocich zakamarkach, to potem dzieci tam obiegają, szybciutko chowają, a potem kot ma frajdę i idzie. Natomiast dopóki jeszcze dzieciątko jest maleńkie, to jakby to zajmuje dosłownie 2-3 minuty, nawet mniej, żeby takie jedzenie porozkładać, te różne zabawki, a kot ma znowu uwagę skierowaną na zewnątrz. I to trochę odciąża Was. Natomiast jeżeli macie też kota takiego bardzo aktywnego, takiego, który rzeczywiście potrzebuje tych zabaw, polowanie masę, to można się jeszcze posiłkować zabawkami interaktywnymi, takimi, które są na baterię. Je trzeba oczywiście użytkować bardzo z głową, wprowadzać je na 10-15 minut, kończyć posiłkiem. Natomiast dla niektórych kotów to jest naprawdę duże ułatwienie. Nie mówię, że dla wszystkich, ale dla tych takich super aktywnych to potrafi być zbawienie dla opiekuna. Kiedy widać, że kot już zaczyna chodzić po ścianach, to można go przez chwilę jeszcze przekierować na zabawkę, nim to my się nim zajmiemy. Czy coś jeszcze z tego punktu chciałam powiedzieć? Chyba nie. Czyli jakby zbierając to wszystko razem, chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na przygotowanie kotów do zmiany, która zajdzie w terytorium, zmiany, która zajdzie w rytmie dnia i zmiany, która zajdzie w bodźcach, które będą kota otaczać. Jeżeli rozciągniecie sobie to w czasie, jeżeli sobie to tak spokojnie, pomalutko wprowadzicie, to większość kotów przyjmie to naprawdę z taką lekkością i łatwością, bo jeżeli to się nie skumuluje, nie będzie takie przytłaczające, nie będzie też związane z Waszym zmienionym stanem emocjonalnym, który jakby siłą rzeczy się pojawi po narodzeniu dziecka, to po prostu zostanie przyjęte jako element tła. I tak się zazwyczaj dzieje. I to są te elementy, które naprawdę wraz z tym przeglądem weterynaryjnym warto sobie zaopiekować przed narodzeniem się dziecka. To, co jeszcze warto zaopiekować, to jest zaopiekowanie samego siebie, tak? Jakby, no, pojawienie się dziecka to jest taki moment, który jest wspaniały i piękny, natomiast jest też bardzo wycieńczający. Więc jakby ułatwcie sobie, ile możecie. Naprawdę, kotu nic się nie stanie, jeżeli przez jakiś czas będzie jadł gotowe puchy. Kotu nic się nie stanie, jeżeli będziecie rzadziej czyścić kuwetę, jeżeli wstawicie więcej kuwet, tak? Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby było brudno w kuwecie. Natomiast jeżeli nie jesteście w stanie czyścić kuwety tak często jak kiedyś, to okej, ale niech będzie jeszcze druga, trzecia kuweta, które są w zapasie i będą czyste, tak?
puszek. Warto mieć jakiś zapas tych puszek, żeby potem się już nie martwić zamawianiem tego. Można wprowadzić karmik automatyczny, przyzwyczaić do niego kota wcześniej, żeby już nie myśleć o tym, że Boże, trzeba było nakarmić kota. Niech on się po prostu jakby nałożony raz, są w tej chwili karmiki też na mokrą karmę, z wkładami chłodzącymi. Można naprawdę sobie bardzo ułatwić życie, więc jakby w każdym obszarze drogie mamy i tatusiowi ułatwiajcie sobie życie przed pojawieniem się dziecka, w tym też możecie i jakby nic się kotu strasznego nie stanie. Dużo osób pyta zawsze o to, czy warto wprowadzać kotom feromony i preparaty wyciszające przed narodzinami dziecka, więc też ten temat postanowiłam tutaj poruszyć. Powiem tak, jeżeli kot jest zdrowy i bez problemu przyjmuje różne preparaty, to można to rozważyć, natomiast tym, co jest takie totalnie bezinwazyjne, a robi dobrą robotę, no to są feromony, tak? Czyli ten pierwszy preparat po lewej. Nie widzicie mojej strzałki, więc nie mogę Wam pokazać inaczej, ale ten Feliway Optimum, on jest takim naprawdę fajnym rozwiązaniem. Jest to inwestycja, tam bodajże 100, chyba 30-40 zł w tej chwili, to działa przez miesiąc, to jest taki dyfuzor wkładany do kontaktu. I jakby co on robi? On wydziela do powietrza feromony, czyli takie substancje, które działają na kota wyciszająco. Akurat w Feliway Optimum mamy taką mieszankę feromonów, czyli mamy z jednej strony takie działanie wyciszające, z drugiej strony takie jakby stabilizujące kota w jego terytorium. I naprawdę ja akurat z tym preparatem mam bardzo dobre doświadczenia. On nie ma co prawda odpowiednika w tej chwili swojego jakby w innych markach, bo ten klasyczny Feliway już ma, ale myślę, że jeżeli gdzieś tam macie możliwość zainwestowania w ten preparat, a wasz kot nie jest najbardziej wyluzowanym kotem świata, to akurat to na kilka dni przed porodem bym włączyła. Najprościej jest po prostu mieć go w domu i w momencie, kiedy zacznie się poród, to go po prostu prosimy partnera, żeby go włączył, a panie się już zmagają jakby ze swoją rolą w tym wszystkim. Jeżeli mamy kota, który jest rzeczywiście takim stresulcem, tak? Czyli takim kotem, który łatwo wchodzi w różne reakcje stresowe, wiemy, że miał wcześniej problemy behawioralne, wiemy, że ma problemy zdrowotne, które pod wpływem stresu mogą się zaostrzyć, to warto też gdzieś na 2-3 tygodnie przed planowanym terminem porodu wprowadzić preparat, który będzie działał ogólnie wyciszająco. Jeżeli tylko kot go bez problemu przyjmuje, nie musimy go gonić i stresować, to taki Forcalm, który jest preparatem kompleksowym, działającym wyciszająco na układ nerwowy i też stabilizującym nastrój, to jest preparat, który warto wszystko takiego kota moim zdaniem rozważyć. To jest oczywiście suplement, to nie jest lek. On tak naprawdę to na czym nam najbardziej zależy w nim, to jest tryptofan i GABA, czyli takie dwie substancje, które jedna będzie działała na stabilizowanie nastroju, druga będzie działała na takim bardzo dużym skrócie myślowym, tak, na wyciszanie układu nerwowego. Oczywiście jest cała gama innych preparatów, tutaj już raczej do dyspozycji weterynarza bądź behawiorysty, co wprowadzać i jak. My też jako, z racji tego, że jako sklep jesteśmy sklepem specjalizującym się w takich kwestiach terapii behawioralnej i tego typu problemów, jesteśmy w stanie gdzieś tam doradzić, więc jakbyście mieli jakieś konkretne pytania o swojego konkretnego kota, to możecie też do nas napisać i my Wam doradzimy, co warto wprowadzić. Natomiast jeżeli chodzi już o jakieś kwestie farmakoterapeutyczne, to już jest kwestia typowo do rozmowy z behawiorystą i weterynarzem we współpracy. Także tak, jeżeli jakby nie żal Wam 150 zł na Feliway, bo tak, przyznam szczerze, powinna wiedzieć, jak kosztuje, ja nie sprawdziłam sobie, to Feliway Optimum warto, bo on rzeczywiście jakby nie zrobi na pewno nic złego, a może pomóc. On nie będzie działał w żaden sposób na Was, na dziecko, tylko na kota. Jeżeli mamy kota o takim, no gdzie spodziewamy się, że coś złego może się zadziać, no to ten Forcalm też warto rozważyć, a resztę preparatów ja bym jednak rozważała już w bardzo takich indywidualnych przypadkach. To też czasem jest tak, że nam pomaga się trochę uspokoić tę świadomość, że zadbaliśmy też o kota z tej strony i możemy się tutaj jakby poczuć zaopiekowani. Spojrzę na komentarze. Czy umieszczenie legowiska kota pod łóżkiem dziecka jest dobrym pomysłem? Teraz chętnie tam śpi, ale boję się, że dziecko będzie się wiercić i mu przeszkadzać. Zaraz dojdę do tematu jeszcze tego, czy warto, żeby dziecko spało w pokoju z kotem, więc tutaj jeszcze się do tego, Magda, odwołam. Co jeżeli kot nie chce się bawić za ławkami sam? Ma kinklanaść interaktywny, który mówi wymieniam, a mimo to nie chce się nim bawić. Myślisz o interaktywnych takich na baterie, podejrzewam, tak? Jakby nie każdy kot w ogóle lubi ten typ zabawek, to jest jedna rzecz, i są koty, które w ogóle się tym nie chcą bawić. Pytanie jest takie, czy on generalnie ma bardzo dużą potrzebę zabawy, a tych akurat zabawek nie chce? To do ciebie, Agata, pytanie. Bo jeżeli jest tak, że on generalnie ma dużą potrzebę zabawy, no to trzeba zobaczyć, w co on celuje i co mu odpowiada. Natomiast być może po prostu dla niego te 5-10 minut zabawy takiej klasycznej, zabawką na wędce, polowanie, plus prowadzenie zabawek na jedzenie, całkowicie wystarczy. Jak ktoś pisze, że Feliway zapewnił spokojne przetrwanie tego pierwszego czasu. Od kiedy jesteś w ciąży, nie chce się bawić z tobą w żaden sposób.
A to musiałabyś napisać troszkę szerzej w ogóle, co, czy chce się bawić z innymi osobami, a z tobą nie chce. Ja myślę, że na końcu, jak będziemy mieli chwilę czasu, to możemy sobie do tego wrócić troszkę szerzej o tym temacie konkretnym porozmawiać. Bo tutaj jakby trochę byłoby z mojej strony wróżenie z fusów, dlaczego kot akurat w tym momencie zrezygnował z tego, nie? Też powiem wam taką anegdotycznie, że czasem reakcje naszych zwierząt potrafią być jakby, nie mówię, że tak jest w tym przypadku, ale w moim przypadku było tak, że mój pies, kiedy ja poszłam na L4 w ciąży, bo miałam się tam problemy takie zdrowotne, to po prostu był najbiedniejszym zwierzęciem świata, ponieważ on był tak wytrącony z równowagi tym, że ja nagle jestem w domu tyle godzin, że cały czas ze mną chodził, musiał się nauczyć na nowo tego, żeby odpuszczać, bo po prostu w ogóle się nie wysypiał i czasem takie niektóre czynniki mogą być zaskakujące, jeżeli o tym pomyślimy. A też mogą wpływać, nie? Ja wam potem pokażę, wygrzebałam zdjęcie z pierwszych kilku dni mojego kota, jednego z moich kotów po urodzeniu Tośki, mojej starszej córki. No to jakby ja długo zachodziłam w głowę, dlaczego ona zareagowała tak niesamowicie dobrze. Ale to zaraz wam o tym jeszcze powiem, nie będę spalać historyjki. Dobrze. Jesteśmy przygotowani, zwarci gotowi, tak? Kto potrzebuje, włącza feromony, wszystkie bodźce mamy przerobione, no i przychodzi ten magiczny czas narodzin. No teraz co w tym czasie robimy, tak? Co w tym czasie robimy od strony zaopiekowania kota? Warto to jest coś, takie przypomnienie też, że pamiętam o tym, żeby zapewnić kotu odpowiednią opiekę na czas, gdy będziemy w szpitalu. To jest coś, co też należałoby zadbać, mogłam to właściwie wrócić trochę wcześniej, co należałoby zadbać chwilę przed. Natomiast gdy dziecko już się urodzi, to zazwyczaj jakby standardową procedurą jest to, że mama z dzieckiem zostają kilka dni w szpitalu i to jest fajny czas na to, żeby wykorzystać brudne ubranka dziecka, tak? Codziennie zmieniamy dziecku ubranko, czasem kilka razy dziennie i te ubranka odłożyć do jakiejś torby i jak przychodzi tata do was do szpitala, to żeby dać mu te ubranka i żeby on zabrał je do domu, dlatego że dla kotów jakby w takich kwestiach komunikacyjnych, kwestiach bezpieczeństwa, zapachy są bardzo, bardzo ważne. I one tak naprawdę budują sobie relacje głównie w rozpoznaniu zapachów nowego osobnika, a nie tyle jego wyglądu. Stąd też wprowadzenie tego nowego zapachu, jeszcze nim pojawi się dziecko, to jest takie fajne preludium przed to, co się potem wydarzy. Natomiast to, co jest ważne, jakby ja wiem, co opiekunowie czasem robią, to jest to, że biorą taką pieluszkę tetrową, tak, tam smarują to dziecko, tam znaczy, tam wytrą to dziecko tą pieluszką, przychodzą do domu i mówią kotu, wąchaj, tak, i to jest jakby oczywiście w najlepszej wierze, natomiast nie tak to robimy, tak, jakby cała filozofia tego, żeby kot się poczuł dobrze przy dziecku, opiera się na tym, żebyście dali kotu możliwość wyboru dystansu i czasu skracania tego dystansu, intensywności kontaktu z tym bodźcem. Czyli przynosimy te ubranka, owszem, rozkładamy je w domu w miejscach, które są dla kota takimi uczęszczanymi, tak? Ale nie wkładamy w każde jego legowisko, na każdy drapak, nie osaczamy go tym dzieckiem, tylko tak, żeby on się z tym bodźcem spotkał. On się prawie na pewno nim zainteresuje, przyjdzie, powącha i teraz w zależności od swojego jakby nastawienia, charakteru, temperamentu, doświadczeń, może zareagować totalną obojętnością, może być bardzo zaciekawiony, może się to miejsce ocierać, a może nawet zacząć się tam prychać na ten zapach albo tak lekko warczeć. I to też nie jest koniec świata. Są koty bardzo wrażliwe na obce zapachy. Natomiast jest to dla nas jakby informacja, czy powinniśmy teraz coś dodatkowego zrobić, czy nie. Bo co zrobić, jeżeli kot zareaguje na nowy zapach lękiem lub pobudzeniem? Rozpisałam to na osobny slajd, bo wiem, że w tym takim newralgicznym momencie, kiedy właśnie urodziło się dzieciątko, wiecie, że za chwilę przyjdzie do domu i nagle kot na przykład zaczyna się bać tego zapachu i ucieka, wycofuje się, omija szerokim łukiem to ubranko, albo zaczyna reagować silnym pobudzeniem, albo nawet lekką agresją, to rzeczywiście wzbudza dużo lęku w opiekunach, więc sobie to, że tak powiem, rozbroimy. Jakby co robimy? Tak naprawdę nic nie robimy na początku, czekamy. Dlatego, że jak już wiecie, habituacja polega na tym, że kot najpierw aktywizuje swój układ nerwowy w kontakcie z nowym bodźcem, ale jeżeli nie idzie za tym żadne negatywne skojarzenie, to kolejna i kolejna konfrontacja z tym bodźcem zazwyczaj jest już dużo słabsza od strony takiej reakcji emocjonalnej. To, co wy macie zabezpieczyć w tym czasie, to żeby kot się mógł zdystansować od tego nowego bodźca czy od tego zapachu, ukryć, jeżeli tego potrzebuje. Jeżeli jest tak, że rzeczywiście przychodzi to bardzo trudno, to można za to, że kot podchodzi do tego miejsca, nagradzać go dodatkowo smakołykiem, ale nie nęcić, nie robić czegoś takiego, no chodź, 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 chodź,
tak, chodź tutaj do tego zapachu. Nie, po prostu jeżeli przyjdzie, to można go pochwalić, można go pogłaskać, jeżeli to lubi, można się pobawić w tym miejscu, można podać smakołyk. Jeżeli widzicie, że kot rzeczywiście bardzo wolno się adaptuje, bardzo wolno się habituuje, to wtedy warto, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to wprowadzić te feromony, wprowadzić preparat wycieszający. A z kolei co, jeżeli kot w ogóle nie zareaguje? To jest takie, to jest coś, czego się już nauczyłam też, żeby opiekunom mówić, bo na przykład to też gdzieś tam bywa tak, że przychodzą do mnie opiekunowie, którzy chcą przygotować się odpowiednio i my wdrażamy pewne rzeczy przed i mówią: Kasia, ale on nic nie zareagował na ten zapach. O, powąchał i poszedł dalej, tak? No i to jest jakby najlepsza możliwa reakcja, jaką byśmy chcieli wywołać, tak? Czyli po prostu obojętność, bo to znaczy, że kot jakby czuje się bezpiecznie, czuje się dobrze i ten zapach nie powoduje u niego nadmiernego pobudzenia, ani stresowego, ani takiego nawet na plus ekscytacji. Po prostu przyjmuję to ze spokojem. I tak naprawdę na tym etapie, kiedy dzieciątko jeszcze jest w szpitalu, to ograniczamy się do wprowadzania zapachu. Tak? I tak jakby siłą rzeczy, jeżeli przychodzi tata, który nosił dziecko w szpitalu na rękach, to te zapachy przechodzą też na nim. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie całkowicie kota jakby odseparować od tego. I tutaj też jakby to się zadzieje w pewnym sensie naturalnie. Natomiast możemy sobie jakby pomóc dodatkowo tym przyniesieniem tego zapachu. Jak powinno wyglądać takie przywitanie? Jak wygląda ten pierwszy moment? Nie? Wchodzimy, przynosimy dziecko w tym nosidełku samochodowym, wchodzimy do domu i co robimy z kotem w tym wszystkim? No więc tak naprawdę moja taka najbardziej podstawowa rada to jest: nie staraj się za bardzo. Czyli jakby ciesz się tą chwilą, zajmij się tym, że przyszliście do domu z dzieckiem i jakby zachowaj pewną ostrożność, tak? Przyglądaj się kotu, natomiast pozwól mu na to, żeby on wszedł w tę relację wtedy, kiedy będzie czuł się do tego gotowy. Niewiele jest kotów, które przylecą do tego nosidełka, od razu wejdą na dziecko i będą chciały o nie ocierać. To jest jakby bardzo rzadka reakcja. Zazwyczaj jest tak, że stęsknione za opiekunem przywitają się z opiekunem, a dziecko obejdą szerokim łukiem, powąchają, zajrzą i okej. Okay. Po prostu jakby traktujcie to jako normalną sytuację. Przywitajcie się z kotami, natomiast może być tak, że kot zaskoczony tą nowością nie będzie chciał tak intensywnie się witać, jak normalnie się wita. To też jakby takie małe wtrącenie. Czasami opiekunowie mają tak, że się tam w poczuciu taki, zwłaszcza kobiety to mają, nie? Że w poczuciu winy, że ojej, teraz się nie będę mogła tobą zająć tak bardzo jak zawsze i tak długo mnie nie było, no teraz chcemy to kotu wynagrodzić, wziąć go na ręce, wyprzytulać. Jakby czasem kot tego naprawdę na tym etapie nie potrzebuje, bo jeżeli pojawia się stres, to koty zazwyczaj potrzebują mniej kontaktu, potrzebują troszkę się wycofać i po prostu dajmy im to, nie? Jakby bądźmy uważni na to, czego one potrzebują. Jeżeli kot przychodzi się ociera, no to jasne, że odpowiadamy na to. Natomiast jeżeli kot chce na razie zatrzymać ten dystans, okej, okay, jakby nie ma problemu, nie? Jeżeli kot zaczyna przekraczać pewne granice, które czujecie, że gdzieś są jakby ponad to, co jest dla was okej, okay, na przykład podchodzi do dziecka i gdzieś tam zaczyna włazić na dziecko, tak? Albo zaczyna gdzieś tam lekko podgryzać, albo troszkę się za bardzo ekscytować, no to w tym momencie jakby reagujcie konsekwentnie, tak? Spokojnie, ale konsekwentnie. Jeżeli kot zareaguje w sposób, który was zaniepokoi, na przykład jakąś agresją, czy zareaguje w sposób bardzo emocjonalny, możecie spokojnie odseparować kota na jakiś czas od dziecka, po to, żeby jego układ nerwowy się wyciszył. Czyli odseparowujemy kota w osobnym pomieszczeniu, takim, które będzie ciche, spokojne, ciemne. Czasem wystarczy pół godziny, godzina, czasem trzeba troszkę dłuższego czasu. Natomiast pamiętajcie, że też jakby nie ma siły, żebyście wy nie weszli ze swoją reakcją emocjonalną na taką sytuację, więc to daje jakby wszystkim okazję do wycieszenia się. Można nagradzać kota za taką spokojną interakcję z dzieckiem w tych pierwszych dniach razem. Można przy tym powitaniu też nagradzać, ale nie robiłam tego jakby w pierwszym momencie, tak? Jeżeli wiemy, że kot rzeczywiście jest taki, że bardzo mu to gdzieś tam pomaga, że ten smakołyk mu tam podrzucimy, to tak. Natomiast to znowu jest trochę działanie z poziomu bardziej dla opiekuna i dla tego, żeby zająć czuć głowę i ręce niż dla samego kota. Tutaj macie znowu dwa zdjęcia z tych pierwszych tygodni mojej Tośki w naszym domu. Jeśli tak już jest, wiecie, że przy drugim dziecku to już prawie nie mam takich zdjęć, a przy pierwszym jeszcze robiłam. Tak naprawdę te pierwsze dni zazwyczaj przebiegają bardzo spokojnie. W ogóle to, co jakby warto zaznaczyć, to, że zazwyczaj pierwsze miesiące z małym dzieckiem przebiegają dużo spokojniej, niż się tego spodziewamy. Przepraszam, bo tam wspomniałam sobie jeszcze na pytanie. Często jest tak, że my się spodziewamy, że to będzie jakiś taki wielki wow, jak my wprowadzimy to dziecko do domu, a się okazuje, że kot zobaczył, poszedł.
tak naprawdę to trochę się zainteresował, ale życie toczy się swoim rytmem, nie? Tak naprawdę schody zaczynają się zazwyczaj dużo później i o tym zaraz będziemy mówić. Na początku pozwalamy kotu na to, żeby spokojnie oswajał się z tą sytuacją, tak? Jeżeli to nie jest konieczne, nie ingerujemy, nie przynosimy kota do dziecka, nie przynosimy dziecka do kota. Oni naprawdę, jakby kot zauważył, że dziecko jest, dziecko nie zauważyło, że kot jest. I to jest też to, co jakby bardzo pomaga kotu, że kot wie, a dziecko nie wie i to kot jest panem sytuacji. Nie robimy nic na siłę, staramy się utrzymać kocie rytm dnia, na ile to jest możliwe, tak? Czyli ten rytm karmienia, jeżeli jesteśmy w stanie znaleźć chwilę czasu na zabawę, to świetnie. To i teraz to, co mówiłam o tym, że czy kot powinien spać w tym pomieszczeniu co dziecko, to jest, ja wiem, że to jest temat kontrowersyjny, to jakby każdy sam podejmuje decyzję, jak to sobie przeprowadzi. No ja jestem tego zdania, że przy maleńkim dziecku nie pozostawiamy nigdy kota samego z dzieckiem bez nadzoru i też nie pozostawiamy nigdy kota samego w nocy, znaczy kota w pomieszczeniu z dzieckiem w nocy, jeżeli śpimy. Z czego to wynika? To nie wynika z tego, że absolutnie sugeruję, że kot może chcieć zrobić dziecku krzywdę, absolutnie nie. Natomiast pamiętajcie, że takie maleńkie dziecko, ono nie jest w stanie obracać główki jeszcze samodzielnie. Tak jak je położycie, tak taki bąbelek leży. I jeżeli kot, nie daj Boże, będzie chciał położyć się blisko dziecka, bo dziecko jest cieplutkie, mięciutkie i są takie koty, które uwielbiają się wtulać w dziecko, to dziecko nie będzie w stanie odwrócić główki. I to jest coś, co jest, myślę, że potencjalnie bardzo niebezpieczne. Tak samo kwestia położenia się kota na dziecku. Jakby różne koty mają pomysły, tak? Więc moim osobistym zdaniem, dopóki dziecko nie jest w stanie się swobodnie obracać, tak? Nie jest też jeszcze większe dużo od kota, bo często te maleńkie dzieciątka są po prostu mniejsze od tych kotów, to absolutnie nie darzyłabym takim zaufaniem tej sytuacji, żeby pozostawać bez nadzoru. Druga rzecz, słuchajcie, no kot to jest drapieżnik, tak? I są różne dźwięki i sytuacje, które mogą wywołać pewne zachowania. I to nie będzie wynikało jakby ze złej woli kota i z tego, że to jest złe zwierzę, tylko z tego, że po prostu jest to zwierzę, które ma pewne instynkty. I naprawdę w tych pierwszych miesiącach po prostu gdzieś tam bezpiecznie jest, żeby cały czas mieć tą sytuację na oku i z czasem pomału gdzieś tam rozluźniać trochę tą kontrolę. Natomiast na pewno nie przy takim maleństwie. Więc jakby pytałaś o to, czy legowisko pod łóżeczkiem, ja myślę, że kot i tak się wyprowadzi z tego miejsca, jak tylko dziecko się pojawi, no raczej bym już na starcie to miejsce próbowała zmienić na inne. Też słuchajcie, jeżeli chodzi o pokój dziecka, jak na przykład koty często wchodzą do łóżeczka, opiekunowie pytają, czy kot powinien wchodzić do łóżeczka, czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne, czy dopóki dziecko się nie, na przykład jak dziecka tam nie ma, tak, czy jak nim się dziecko urodzi, ja myślę, że dobrym pomysłem jest od razu uniemożliwiać kotu wchodzenie do łóżeczka. Na początek można nam po prostu na przykład włożyć szeleszczącą folię, która już od razu jakby kota zniechęcił do tego, żeby tam wszedł, bo jakby też po co, tak? Wydaje mi się, że jest tyle fajnych miejsc, które stworzymy kotu do tego, żeby spokojnie odpoczywał, że łóżeczko zostawmy dziecku i nie prowokujmy jakby niepotrzebnie takich sytuacji, które mogą być trudne. A i tutaj spojrzysz na komentarze. Dobra, jak macie ochotę coś dopytać do tego kawałka, Agata, wrócę do tego tematu tej zabawy, natomiast jak macie ochotę dopytać, to dopytajcie, jeżeli chodzi o te pierwsze dni, bo zaraz sobie przejdziemy do kota i niemowlaka. Natomiast chciałam wam powiedzieć o tym, jak moje koty przyjęły moje pierwsze dziecko, jak się urodziło, bo to jest w ogóle prześmieszna sytuacja. Słuchajcie, jak wiadomo, ja wtedy byłam, to było 9 lat temu, prawie 9 lat temu, więc ja byłam, dopiero kilka lat pracowałam w zawodzie behawiorysty i byłam taka strasznie przejęta tą sytuacją. Miałam psa, miałam dwa koty i to starsze koty. I to też koty, jakby, które nie żyły w najlepszej relacji na początku, więc bałam się, że tam się może coś sypnąć. Przygotowałam się po prostu, pięknie się przygotowałam. I naprawdę byłam tak mocno zdenerwowana tym, co to będzie. Po czym jak przynieśliśmy nasze dziecko do domu, to moje koty po prostu były w takim totalnym błogostanie. Ja ich w życiu nie widziałam tak zrelaksowanych, jak wtedy, kiedy dziecko pojawiło się w domu. I długo zachodziłam w głowę, co się stało, że one tak zareagowały. I wiecie, co mi olśniło dopiero po jakimś czasie? Moja Toszka się urodziła w lutym. Ja w czasie ciąży było mi ciągle gorąco. Ja miałam zawsze otwarte okno, a generalnie jakby zawsze mieliśmy w domu chłodno, a już przy tej ciąży to po prostu no, luty, styczeń, myśmy cały czas spali z otwartymi oknami, bo ja nie mogłam wytrzymać. Jak się pojawiło dziecko, to nagle termostat, tak, na 23, bo dzieciątko maleńkie, bo kąpiele i tak dalej, i tak dalej. Moje koty po prostu odleciały. Palicho to dziecko, palicho te wszystkie bodźce. Było tak cudownie ciepło, że leżały do góry brzuchami przez pierwsze kilka tygodni i po prostu miały totalny odlot. Także jakby trochę osadowując napięcie, które wiem, że w opiekunach jest, naprawdę czasem po prostu wszystko przebiega tak bardzo, bardzo lekko.
Komentarzy na razie z pytaniami nie widzę, więc lecę dalej, żeby nie przedłużać. Natomiast tak, żeby też dodać jakby takiej równowagi tej całej sytuacji, no oczywiście zdarzają się momenty, kiedy kotu jest trudno. To jest zdjęcie, to jest wycinek z filmu, który dostałam od moich klientów już też lata temu, gdzie konsultowałam taką młodą kotkę, 1,5-roczną, która w reakcji na pojawienie się dziecka zaczęła bardzo źle reagować na wszystkie nowe osoby pojawiające się w domu. Oni nagrali mi takie filmiki, że tam przychodzą goście i ona mentalnie zaczyna syczeć. Oni się bardzo bali, że ta kotka może zaatakować dziecko. I ja nie będę wam opowiadała całego przypadku, bo to też jakby nie jest tego rodzaju spotkanie. Natomiast to, co jest istotne, to żeby mieć świadomość, że w stresie, tak samo my, jak i zwierzęta, reagujemy w ten sposób, że obniżamy, jakby dużo łatwiej jest nas, to co do tej pory jakby dawaliśmy sobie z tym radę, to teraz sobie przestajemy dawać radę. Coś, co do tej pory byliśmy w stanie skompensować, ten stresor, teraz on zaczyna nas przerastać. I może być rzeczywiście tak, że kot, który był jakby dosyć niepewny w różnych sytuacjach, teraz zacznie reagować na większą ilość sytuacji, bo jest zestresowany tymi zmianami. Tutaj wszystko się potoczyło bardzo fajnie. My daliśmy tej kotce dużo przestrzeni, wprowadziliśmy suplementację, wprowadziliśmy też odwrażliwianie na te bodźce związane z dziećmi, po jakimś czasie ona wróciła totalnie do normy. Natomiast tam rzeczywiście zostało popełnionych dużo błędów, takich właśnie z takiego nachalnego przybliżania dziecka do kota, takiego przestymulowywania tego kota, tak? Natomiast nie dziwię się, że opiekunowie gdzieś tam mieli obawy związane z tym, że kot się tak zachował, tylko po prostu tylko dawał sygnał, odsuń się, bo ja się boję. Natomiast z perspektywy opiekuna wiem, że to może wyglądać nieciekawie. Zerkam jeszcze. Mamy zamkniętą sypialnię na noc i tylko jeden kot śpi z nami, bo nie pozwala innym kotom na spanie z nami. Tego się boję, że bardzo przeżyje rozłąkę i to, że nie będzie z nami spał. Znaczy, czasem jest tak, że jakby nie ma co nawet tak, że tak powiem, tego sobie jakby wyobrażać za bardzo. Często jest tak, że my mamy wrażenie, że kot przeżyje coś jako wielką traumę i dramat, a kot to po prostu przyjmuje i jest okej. Ja myślę, że warto jakby zawczasu go z tą sytuacją zapoznać. Można też na przykład, jeżeli bardzo się boicie takiej reakcji kota, na przykład, żeby jedna osoba spała w drugim pokoju z tym kotem do czasu, aż on się też nie oswoi z tą sytuacją. Natomiast tego typu stresory naprawdę przy zachowaniu całego dobrostanu zazwyczaj nie wpływają jakoś niszcząco na relacje, tak? Jakby utrzymujecie z nim dobrą relację w ciągu dnia, a jeżeli sprowadzicie to dopiero, kiedy pojawi się dziecko, no to w tym momencie mamy dużo większe ryzyko tego, że on po pierwsze jakby to właśnie będzie tak skumulowanie tego stresu, a po drugie, że też jakby zostanie samo dziecko skojarzone negatywnie, z pewną stratą, tak? W czymś ważnym, co było dla kota. I będziemy mieli takie warunkowanie, które nie działa na naszą korzyść. Także ja bym mimo wszystko jakby nie projektowała sobie tego, jak to będzie, tylko zobaczyła, a jeżeli będzie źle, to wtedy zareagowała. Bo może wcale nie być tak źle, naprawdę. Co jeśli kot już w ciąży zaczął źle reagować na gości? No pytanie jest takie, jaka była podstawa tej reakcji, tak? Jaki to jest kot? Bo zazwyczaj też pytanie, na jakim etapie to jest ciąża, czy coś już zadziało takiego w domu, co jest nowe, czy na przykład nie jest tak, że pojawia się nagle więcej gości, to już jest takie do rozpatrzenia indywidualnego. Natomiast jeżeli jakiś problem pojawia się już w czasie ciąży, no to dobrze by było na przykład na tym etapie skonsultować się z behawiorystą i też po prostu już jakby troszkę te przygotowania wzmożyć. Zawsze jeżeli jest tak, że widzicie jakieś problemy już pojawiające się wcześniej, to jest tak naprawdę dla Was dobra okazja do tego, żeby przygotować się odpowiednio, tak? Są takie koty, które faktycznie potrzebują takiego konkretnego planu i wsparcia na to, żeby przejść przez ten czas bezkolizyjnie. Natomiast jeżeli jest kot, który do tej pory reagował na gości dobrze i nagle przestał, no to trzeba by się zastanowić, jaka jest przyczyna, bo wcale przyczyną nie musi być koniecznie ciąża, może być tak, że po prostu coś się dzieje równolegle złego. Także tutaj należałoby się nad tym zastanowić. Dobra, mamy ten pierwszy etap zażegnany, tak? Przywitaliśmy dziecko w domu. Tak jak mówię, zazwyczaj jest tak, że dopóki dziecko się nie rusza i to kot ma pełną kontrolę nad sytuacją, czyli to kot decyduje o tym, czy podejdzie, czy się oddali. Dziecko w żaden sposób jeszcze na pierwszych miesiącach nawet za bardzo, no jeżeli tylko kot się nie narzuca, nawet za bardzo nie zauważa jego istnienia. I tak naprawdę dopiero z każdym kolejnym tygodniem, kiedy dziecko staje się takie bardziej ekspansyjne, to wtedy zaczynają się problemy. I ten czas kociaka i niemowlaka to jest taki czas, moim zdaniem, najbardziej krytyczny, bo tam się może zadzieć najwięcej złego. To wynika z tego, że dziecko zaczyna się przemieszczać, zaczyna widzieć kota, zaczyna go dostrzegać, zaczyna się interesować, bo on jest oczywiście czymś niesamowicie interesującym w otoczeniu. Kot zaczyna się interesować dzieckiem, bo kot jest zwierzęciem, które bardzo reaguje na ruch. I to trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że koty bardzo reagują na ruch, reagują też na takie wysokie dźwięki, które wydają dzieci. No i tutaj rzeczywiście może nam się troszkę pojawić trudności. To czego się jakby, na co trzeba bardzo zwrócić uwagę, to jest to, że
jakby ktoś, kto tego nie doświadczył, jak silny jest uchwyt dziecka, takiego maleńkiego, myślę, że będzie w ogromnym szoku. Ja raz w życiu nie dopilnowałam już przy moim synu, jak złapał kota i po prostu otwarcie tych paluszków, to jest taki wysiłek, jakby dzieci to są noszeniaki, tak? Tak jak naczelne, jakby są przygotowane do tego, żeby złapać i trzymać. I one w tym pierwszym okresie mają niesamowicie silny chwyt. I trzeba bardzo uważać. Zresztą jest taki kot kamikadze, który po prostu podchodzi do tego dziecka i naprawdę no kamikadze, tak? Po prostu, bo sam się pcha, żeby dziecko nie złapało bardzo mocno kota, bo to naprawdę może się skończyć po prostu atakiem na dziecko i takim próbą obrony kota, który z tymi pazurkami i z tymi zębami może gdzieś tam zrobić krzywdę. Także pamiętajcie o tym, że te dzieciątka wyglądają tak niewinnie, ale mają niesamowicie silny chwyt. No i oczywiście jakby to, co jest dla kota trudne, że to nagle te miejsca, które były bezpieczne, gdzie mógł sobie leżeć i spać, nagle może tam się pojawić taki mały człowiek z piskiem, wrzaskiem i tymi paluszkami wyciągniętymi. No i to jest rzeczywiście dla kota dosyć trudna sytuacja. Także trzeba jakoś przebrnąć przez ten, to jest zazwyczaj taki rok, nie? Taki rok, kiedy jakby całe... Dziecko chroni się przed światem, a świat przed dzieckiem. Także ja pamiętam ten okres w życiu moich dzieci. I jakby co wtedy można tak naprawdę zrobić? No po pierwsze trzeba być z pobliżu i trzeba mieć rzeczywiście oczy dookoła głowy. No niestety. Jeżeli jest taki moment, kiedy nie możecie być i asekurować, to warto, zwłaszcza jak się ma takiego kota kamikadze, który po prostu podchodzi do dziecka i nie myśli specjalnie, to po prostu posiłkować się tym, żeby po prostu zamykać kota w osobnym pomieszczeniu, bądź prosić kogoś o to, żeby zerknął na tą sytuację, żeby nie doszło do jakichś nieprzyjemnych wydarzeń. Bo niestety z kotami jest tak, że z wieloma zwierzętami, z kotami chyba najbardziej, że takie jedno nieprzyjemne doświadczenie potrafi mocno zapaść w pamięć i potem wpływać na dane następne relacje. Jeżeli dziecko jest w takim wieku, że bardzo interesuje się kotkiem, to często wynika to z tego, że jakby jest to bardzo atrakcyjna rzecz w jego otoczeniu. I można próbować przekierować to zainteresowanie na zabawkę, jakiegoś kotka interaktywnego dziecku sprawić, które będzie taką... No takim czymś zamiast, tak, że tego kotka zostaw, ale tu masz swojego kotka. Wiadomo, że to nie zawsze nam wyjdzie, ale jak tam odpowiednio zaaranżujemy tego kotka i włożymy w to trochę wyobraźni, to już przy takim roczniaku spokojnie można coś tutaj zdziałać. No jak z wszystkim dzieckiem, tłumaczymy, pokazujemy, asystujemy, przytrzymujemy rączkę, jeżeli dziecko chce dotknąć kotka, nie pozwalamy na to, żeby samo dotknęło, tylko trzymamy rączkę w rączkę i razem dotykamy. Wtedy możemy kontrolować siłę tego wszystkiego. Tak, także jesteśmy przy tym wszystkim obok. Natomiast to, co jest ważne z punktu widzenia dobrostanu kota, to żeby kot mógł pójść w górę, mógł pójść gdzieś, gdzie będzie mógł obserwować. Ja powiem Wam szczerze, jakoś tak jak mówię, nie zbierałam świadomie, jak moje dzieci były małe, takiego materiału do tego typu webinaru. Natomiast jak dzisiaj zaczęłam przeglądać sobie te tysiące zdjęć moich dzieci z tego okresu, to mam masę takich zdjęć i po prostu z tyłu gdzieś jest kot. Kot, który patrzy, ale patrzy z bezpiecznej odległości, jest zainteresowany, natomiast wiem, że czuje się tam bezpiecznie. I to jest właśnie jedno z takich zdjęć, to jest mój syn w kojcu, który właśnie zjada ten kojec. I tradycyjnie po prostu Alicja, która była tym kotem takim bardziej zainteresowanym, bo z którym miała większość rzeczy w nosie, to ona zawsze gdzieś tam z tyłu była i obserwowała tą sytuację. Czasem nawet niezauważalnie dla nas, natomiast dla niej to było takie bardzo komfortowe, że ona mogła być właśnie tam, jakby uczestniczyć w tym życiu rodziny, być z nami, ale nie być za blisko. I potem też całkowicie bezpieczna, bo młody tam po prostu nie mógł dosięgnąć. Wszystkie ważne zasoby, tak, dajemy tak, żeby dziecko nie przeszkadzało kotu. Koty generalnie są zwierzętami, które lubią iść wysoko. Jeżeli macie możliwość wykorzystania parapetów, komody, jakichś szafek, półek, koty naprawdę, ja wiem, że ludzie tak robią, że stawiają nisko na ziemi, natomiast dla kota to nie jest optymalne ułożenie. Koty chcą mieć kontrolę nad sytuacją, móc oglądać się dookoła, widzieć, co się dzieje dookoła. Koty lubią iść w pojedynkę, lubią iść samotnie i lubią iść wysoko. Także parapety są do tego idealne, właśnie jakieś komody, miejsca, gdzie dziecko nie będzie przeszkadzało. Tak samo możliwość korzystania z kuwety bez asysty dziecka jest oczywiście bardzo cenna dla każdego kota. Są koty, które potrzebują się odbodźcować, czyli jakby jest dużo dźwięków, zapachów, ruchu, czy takich bodźców wzrokowych i też pewnie już też dotyku dziecka. One po prostu widzimy, że ten kot już jest, jeżeli mam takiego kota, który się łatwo przebodźcowuje, łatwo jakby się przeciąża tym, to warto na przykład wprowadzić taki czas w ciągu dnia, kiedy on jest izolowany od dziecka, kiedy ten układ nerwowy sobie wraca do równowagi. Natomiast to już wymaga pewnej obserwacji, takiej świadomości stanu swojego kota. No i też warto takiemu kotu wprowadzić taką możliwość odreagowania w zabawie. Koty świetnie odreagowują w zabawie w polowanie napięcia związane z różnego rodzaju stresami. I zadbanie o to, żeby tam codziennie wieczorem pojawiło się te 10-15 minut tej zabawy, taką zabawką na wędce, zakończone posiłkiem, według tego takiego prawidłowego schematu łowieckiego, to sprawia, że ten kot może tak zrzucić z siebie to napięcie na koniec. Nie? Jakby my też mamy
różne mechanizmy jakby rozładowywania naszego stresu. Jeden idzie pobiegać, drugi zjada czekoladę, a trzeci ogląda Netflixa. Natomiast kot po prostu w tej zabawie rzeczywiście może w sposób taki bardzo rozsądny, dobry dla swojego dobrostanu to napięcie z siebie zrzucić i warto gdzieś tam tą równowagę trzymać. Czyli z jednej strony, jeżeli widzimy, że się przebodźcowuje, to go troszeczkę odsuwać od tych bodźców, a z drugiej strony dawać możliwość odreagowania tego napięcia. To jest też taki wiek, przepraszam, napiję się, kiedy dziecko zaczyna się więcej poruszać i zazwyczaj w tym okresie, jeżeli ma się pojawić agresja łowiecka ze strony kota, to ona się pojawia wtedy. Bardzo rzadko pojawia się wcześniej, czasem jeżeli dziecko rusza rączkami, nóżkami, gdzieś tam troszkę wymachuje, zaczyna gaworzyć, wcześniej jeszcze głużyć, to już kot może zareagować nam takim próbami zaczajania się na dziecko. Natomiast zazwyczaj już taka agresja łowiecka rozkręca się, jeżeli ma się rozkręcić, bo oczywiście nie każdego kota tego dojdzie, to wtedy, kiedy dziecko zaczyna się przemieszczać, piszczeć, raczkować i tak dalej. Także poza tym, że jakby boimy się sytuacji, w której dziecko, bo jak wcześniej rozmawialiśmy o sytuacji, kiedy kot się może poczuć zagrożony, tak? Czyli że dziecko dojdzie do kota, złapie go, albo po prostu zagoni go w róg i kot w akcie, że tak powiem, obrony zareaguje agresją. Natomiast tu mówimy o innej sytuacji. Mówimy o tym, że nie o agresji z lęku, tylko mówimy o agresji łowieckiej, czyli przekierowaniu takiego zachowania łowieckiego, takiego typowego polowania, jak kot poluje na zabawkę czy na ofiarę, na dziecko. Tak jak zdarza się, że koty przekierowują na dorosłych, gdzieś tam polują na nogi, na ręce, skaczą na plecy, tak może się to pojawić w stosunku do dziecka. I to jest takie zachowanie, którego bardzo, bardzo nie chcemy i chcemy je jak najszybciej ukrócić. Dlatego zawsze ukrócamy już na początku. Jak tylko widzicie, że to zachowanie się pojawia, jakby nie ma absolutnie akceptacji dla takich zachowań, nie ma przekierowywania na zabawkę, tak? No jakby musimy zaspokoić tę potrzebę w formie zabawy i to zaraz. Natomiast jak ono się pojawia, to musi mentalnie spotkać z przerwaniem, tak? Takiego kota po prostu należy wybić z tego zachowania, jak tylko zaczyna się wpatrywać, zaczaić, to może być paśnięcie, to może być po prostu wzięcie kota, tak? Zawołanie go i wzięcie go do drugiego pokoju, jakieś odcięcie po prostu od tej sytuacji i jakby niepozwolenie na to, żeby doszło do tego polowania, bo jeżeli do niego dochodzi, to w tym momencie następuje wzmocnienie i jakby za każdym razem jest już trudniej. Jedna rzecz, że dziecko zaczyna się bać, druga rzecz, że kot zaczyna czerpać z tego pewnego rodzaju satysfakcję i jakby jeżeli zaspokaja jakąś potrzebę, no to siłą rzeczy jest nagradzające. Jakby tym, co należało się, to z jednej strony to przerywać, a z drugiej strony zaspokajać potrzeby łowieckie kota przez inne sposoby, tak? Bo jeżeli on zaczyna polować na dziecko, to prawdopodobnie jego potrzeby łowieckie są niezaspokojone. To zazwyczaj się dzieje u kotów młodych, bardzo łownych, takich wywodzących się na przykład z kotów działkowych, które generalnie jakby mają tą łowność wyższą, takich kotów, które spokojnie na pokolenie jakby były faworyzowane geny takiej wysokiej łowności. Są też rasy, które mają do tego większą tendencję. Więc jakby musimy dobrać ten poziom takiego bodźcowania tego kota, czyli wprowadzić więcej właśnie zabaw łowieckich, ale też więcej karmienia takiego z utrudnieniami, więcej wzbogaceń, więcej skierowania na środowisko, tak? Czyli staramy się tą energię, aktywność kota wytracić jakby poza tą sytuacją, plus cały łańcuch łowiecki w zabawie realizować. Dobrze jest kota też odwrażliwić na wyzwalacze, tak? Bo może być tak, że na przykład właśnie jakiś ruch czy jakiś dźwięk powoduje, i tutaj wracamy do tematu odwrażliwiania i habituacji, o których mówiliśmy, czyli że będziemy starali się kotu zaprezentować te bodźce w taki sposób, żeby on nie wyzwoliło to w nim reakcji i pomału zwiększamy sobie intensywność tego bodźca. Ja o tym mówię tak skrótowo, ponieważ to są zazwyczaj rzeczy, które jak się już dzieją, to dzieją się w asyście behawiorysty, bo to są już rzeczy, które wymagają przepracowania. W tych takich momentach, kiedy wiemy, że kot zazwyczaj wchodzi w takie zachowania, zazwyczaj koty mają to największe pobudzenie łowieckie wieczorem albo wcześniej rano, to wtedy jakby ratujemy się tym, żeby izolować kota w tym czasie, jeżeli nie mamy innej możliwości kontroli. Nigdy nie zostawiamy kota z dzieckiem bez nadzoru osoby dorosłej, nawet jeżeli to jest dziecko już większe. Oczywiście, że kot nam nie zagryzie dziecka, tak, jakby mówiąc tak kolokwialnie, natomiast jakby po pierwsze to jest ogromny stres dziecka, jeżeli się pojawia w domu zwierzę, które po prostu sprawia mu ból, ale też druga rzecz, to się potem strasznie ciężko odkręca tę sytuację, a też zadrapania, czy już nie daj Boże ugryzienia, potrafią się bardzo kiepsko goić, zwłaszcza ugryzienia kota, więc jakby nie chcemy do tych sytuacji absolutnie dopuszczać, jakby z każdego możliwego powodu możemy sobie gdzieś tam odhaczyć to, że po prostu musi być ten nadzór, nawet przy troszkę starszym dziecku. No jeżeli problem nie mija nam i to nie mija tak ekspresowo, że tak powiem, to ja bym od razu się kontaktowała z behawiorystą. Dlatego, że po prostu mam na swoim koncie kilka takich przypadków, które rzeczywiście no jakby wymagały długiej pracy przez to, że długo było to zaniedbywane i już tak było na ostrzu noża. I to jest taki
jeden z takich przypadków to był Kacperek i Kuba. Ja pamiętam, ja tam byłam na konsultacji, właściwie już takiej konsultacji, takiej na rozgrzeszenie, tak? Jakby Państwo już byli zdecydowani, że kota trzeba oddać. Natomiast przez to, że ten chłopczyk strasznie płakał, że nie chce tego kota oddawać, bo może był regularnie atakowany przez kota i tak dosyć konkretnie. I jakby z jednej strony się go bał, z drugiej strony go kochał, jakby wychowywał się z nim od kociętości tego maluszka. To gdzieś tam była jeszcze taka próba ratowania tej sytuacji przez behawiorystę. Natomiast generalnie, żeby był postawiony trochę krzyżyk na kocie. Natomiast nam się udało z tej sytuacji wyjść, to jest taki bardzo pozytywny przypadek, ale tam rzeczywiście mieliśmy do czynienia z kotem, który był szalenie łowny, był młody, był bardzo aktywny, jakby temat już dosyć długo trwał. Dziecko też nie było nauczone prawidłowych zachowań w kontakcie z kotem, zaraz będziemy mówili o tym, jakie to są zachowania. I tak naprawdę nawarstwienie tych problemów spowodowało, że ten kot bardzo sobie utrwalił to zachowanie. I potrzebowaliśmy przynajmniej kilku tygodni na to, żeby sobie to całe odkręcić i potem już takiego przez dłuższy czas nadzoru ten kotek został w tym domu i tam się wszystko ładnie ułożyło. Natomiast jakby gdyby tam była interwencja 2 miesiące wcześniej, to już byśmy załatwili temat dręki, a tak musieliśmy się z tym borykać jeszcze przez dłuższy czas. I rzeczywiście musiało być zaangażowane dużo pracy, dużo siły, żeby z tego wyjść. Zerkam na komentarze. Kota kamikadze też mam. Są takie koty, to po prostu naprawdę dzieci robią z nimi takie rzeczy, że widać, że ten kot jest nieszczęśliwy, a i tak się w to pcha. I ja przyznam szczerze, że jako behawiorysta rozkładam ręce, bo ja naprawdę nie rozumiem tego zachowania. Jako, że nie będę zaraz pod klawiaturą, to jeszcze jedno pytanie na zaś. Czy istnieje jakaś granica, że trzeba jednak rozważyć oddanie kota dla jego dobra? To na końcu do tego dojdę, dobra? Co jak nie idzie tak, jakbyśmy chcieli. To lecę dalej, zakładam, że na razie wszystko jest jasne. No i dobra, przebrnęliśmy jakoś przez ten etap, kiedy dzieciak jakby jest stworzeniem a la tsunami, tak? I jakby jest, zaczyna być już bardziej kontrolowalny, rozumny, już pewne rzeczy można rzeczywiście zacząć budować na tym jakąś fajną relację. I to jest takie dziecko, bardzo zależy od tego, jakie to jest dziecko. To może być dziecko 1,5-roczne, może być dziecko nawet 2,5-letnie. Dzieci są niesamowicie różne i to jest jakby do obserwacji już rodzica. Natomiast to też przechodzi bardzo płynnie, tak? Jakby pewne rzeczy można już włączać, pewne nie. Ja Wam tutaj dam jakby pewne spektrum rzeczy, które można wykorzystać, a jakby czas do zastosowania jest różny. Kiedy dziecko już zaczyna być takim kumatym bardziej stworzeniem, na pewno przychodzi czas na to, żeby uświadamiać dziecku i to już jakby wcześniej można o tym mówić, ale pewnie już przychodzi taki moment na takie poważne już przedstawienie tego, że koty też mają swoje emocje, że mają takie emocje jak my, że mają różne potrzeby, tak? Że dziecko przecież modeluje sobie przy naszym zachowaniu, widzi, że karmimy, że sprzątamy, że czeszemy, że głaszczemy, tak? Także warto gdzieś tam od początku dziecku o tym mówić, już nawet takiemu dużo mniejszemu dziecku, takiemu rocznemu dziecku, czy takiemu, który już w ogóle widzicie, że kuma bazę, to gdzieś to wprowadzać, natomiast później pojawiają się już konkretne narzędzia. Ja Wam tutaj podrzuciłam taką jedną książeczkę, którą ja bardzo lubię, to jest Kot Instrukcja Obsługi, nawet ją sobie wzięłam, to jest taka książeczka, i to jest taka książeczka, gdzie kotka kropka pokazuje po kolei, jakie są kocie potrzeby, jak można o nie zadbać, to już to takiego myślę, że bardziej 3-4-latka, natomiast jest to naprawdę fajna książeczka, takich książeczek gdzieś na rynku jest więcej, no ja akurat znam tą jedną, jeżeli macie jakieś do podsunięcia, to mówcie, którym można się posiłkować też w takich dzieciach, które lubią oglądanie książeczek i gdzieś tam ten temat takiego wspólnego przeglądania, opowiadania jest im bliski, to takie książeczki mogą na pewno bardzo pomóc. Też oczywiście jakby pomaga to, żeby po prostu gdzieś tam aranżować pewne zabawy, tak, czy brać właśnie tego kota pluszowego i pokazywać, jak się możemy nim opiekować. Natomiast też dosyć szybko możemy zacząć już włączać dziecko w opiekę taką naszym realnym kotem. Te pierwsze rzeczy, które dzieci uwielbiają, no to jest to, że można kotkowi nasypać jedzenie, tak, czy nałożyć łyżką jedzenie, czy podać smaczka i jakby jest już to taka interakcja konkretna. Zabawa, w którą można włączać dziecko, zaraz sobie powiemy o tym, jakie to mogą być zabawy. Głaskanie i pielęgnacja. Głaskanie na początku to zawsze powinno być gdzieś tam ręka w rękę, tak, że robimy to razem, bo dziecko w każdej chwili może nam tutaj coś wywinąć. Natomiast potem już, gdzie pokażemy dziecku, też zaraz będziemy mówić o tym, jak pokazać dziecku, które miejsca głaskać, jak głaskać, to jest to też to, co może dziecko będzie już wprowadzać. Już takie starsze dziecko warto też zabrać na przykład do weterynarza z kotem, tak, żeby zobaczyło, jak ta cała opieka wygląda. Jakby można być z kotem i być z kotem, tak? W sensie można mieć po prostu kota w domu, on sobie gdzieś tam obok będzie, a można zaangażować dziecko w to, żeby być w takiej realnej relacji z tym kotem. I też będą dzieci, które będą tego chciały i potrzebowały, i takie, które nie. Jakby tutaj po prostu trzeba sobie to dostroić jako całość, natomiast to są te rzeczy, które już takie kilkulatki spokojnie można angażować. Jeżeli chodzi o wspólne zabawy, to co jest jakby kluczowe, to żeby od początku, już na starcie uczyć dziecko, że bawimy się zabawkami dystansowymi.
I to powinny być zabawki na długiej wędce, najlepiej takie naprawdę przynajmniej z pół metra, dlatego że kot się potrafi gdzieś tam troszkę zawieruszyć za blisko tego patyczka, jak się zarozbawi. I od początku tłumaczymy dziecku, tak, że kot ma ząbki, kot ma pazurki, kot jest zwierzęciem, które poluje i jeżeli się bawimy, to musi być ten dystans, tak? To musi być ta odległość, dlatego że po prostu nie podrapał cię po rączkach. Całe szczęście jest ogromny wybór zabawek dystansowych i warto dziecko po prostu razem z nami na początku, trzymając wspólnie tę zabawkę, uczyć tego, że kotek biegnie za zabawką, ale że żeby nie dochodziło do sytuacji, gdzie kot interesuje się rękami i nogami. To jest jakby i dla kota, i dla dziecka ważna nauka. Ja jeszcze bardzo lubię taką... jakby wprowadzanie dziecka w taką zabawę magicznego pudełka z zabawkami, ponieważ jak pewnie wiecie, koty mają takie swoje różne dziwne fetysze, tak? Mają takie różne dziwne małe zabaweczki, które kochają. Są koty, które mają ukochaną myszkę z białym ogonkiem, są takie, które biegają za korkiem, są takie, które mają jakąś kochaną nakrętkę. I fajnie jest mieć takie pudełko, które można razem z dzieckiem na przykład sobie ozdobić. I ja żałuję, że sobie nie robiłam zdjęć, jak moje dzieci były młodsze i robiły takie rzeczy. Moja córka była zawsze takie rzeczy zakręcona mocno. Ale wspólnie takie pudełko ozdabiamy i zbieramy tam różne zabawki. Tak, możemy pójść do sklepu, wybrać kilka drobnych zabaweczek, możemy coś zrobić wspólnie, możemy gdzieś tam podokładać różne rzeczy. I o co chodzi z magicznym pudełkiem? Chodzi o to, że koty jakby reagują na zabawki wtedy, kiedy one są zmieniane często. I jeżeli te zabawki leżą, to one w ogóle nie ma zainteresowania, natomiast jak się codziennie pojawiają nowe, to zwłaszcza młodsze koty albo takie bardziej temperamentne bardzo chętnie na to reagują i to jest taki fajny rytuał, który można wprowadzić, na przykład, że obowiązkiem dziecka jest rano, jak damy kotkowi jeść, to na przykład pójść do magicznego pudełka i wybrać 3 zabawki na dzisiaj. I te 3 zabawki to może kotkowi rzucić, nie? To jest taki niuans, taka drobnostka. Natomiast po pierwsze skojarzamy kotu dziecko z czymś bardzo pozytywnym, a po drugie dajemy dziecku sprawczość, którą dzieci uwielbiają, tak? I też potem na przykład na wieczór można zrobić poszukiwanie wszystkich zabawek do magicznego pudełka i wtedy właśnie zaczyna się szukanie tych zabawek, często kot się w to włącza. Jest tego, to jest mała rzecz, a daje kupę frajdy. To, co można włączać dzieci, to jest też napełnianie i przygotowywanie zabawek na jedzenie. To jest w ogóle taki pomysł na to, żeby zająć i dziecko, i kota. I czy jak ktoś ma psa, to już w ogóle też od razu tam wchodzą większe porcje. Jakieś kule smakule, zabawki takie, gdzie na przykład maty węchowe, które wymagają włożenia w różne miejsca, czy zabawki, gdzie trzeba odsunąć coś i włożyć. To świetnie ćwiczy manualną sprawność dzieci, już takich przedszkolaków, ale też młodszych. Daje chwilę oddechu mamie i tacie, a poza tym no, daje też dużo frajdy kotu. Znowu, kot się skojarzy z czymś fajnym, dziecko ma poczucie sprawczości, uczestniczy w tej opiece. Wiesz, jest to fajny pretekst, żeby porozmawiać z dzieckiem o tym, dlaczego kot potrzebuje takich rzeczy, jak kot funkcjonuje, kiedy nie mieszka w domu, tak, jakie ma potrzeby itd., itd. Oczywiście jakby w adekwatnym to wieku. No i kolejną rzeczą, którą dzieci uwielbiają, to już takie raczej troszkę starsze dzieci, takie już właśnie przedszkolne i starsze dalej też szkolne, to jest budowa kocich domków, tuneli i rezydencji. Ja Wam pokażę potem jeszcze nasze budowle, natomiast to jest po prostu kwestia takiego wprowadzenia tak zwanych enrichmentów, czyli wzbogaceń, jakby żeby jak macie na przykład wolne popołudnie, wziąć sobie kilka kartonów, powycinać w nich różne rzeczy i stworzyć kotom taką ciekawą rezydencję. To jest dużo frajdy dla dziecka, dużo frajdy dla kota. Jakby i wzbogacacie życie dziecka i kota, i przy okazji rozwijacie też umiejętności różne u swojego dziecka, a kot może się zająć czymś środowiskowym, co jest dla niego wzbogacające. Tu jest kilka przykładów. Ja to nazwałam Sobota Dzień Kota, ponieważ to jest coś takiego, co dzieci też lubią rytuały, tak? Koty lubią i dzieci lubią, ale na przykład fajnym pomysłem jest, jeżeli chcemy tworzyć taką faktycznie bogatą relację dziecka z kotem, mieć taką zasadę, że w sobotę zawsze robimy coś, co będzie takim wow dla kota, nie? Taką niespodzianką, że kot jakby nie wychodzi na co dzień, nie ma tylu fajnych rzeczy, i my spotykamy, jak idziemy na spacer czy na plac zabaw i w sobotę to my robimy coś dla niego ekstra. I dzieci potrafią się w to świetnie wkręcić i jakby jest to ogromnym plusem dla dobrostanu kota i też dla dobrostanu dziecka. I właśnie możemy budować takie fortece z kartonów, tak? Tam można powkładać smaczki, możemy posadzić razem w doniczce zioła na ogródek dla kota, tak? U nas na stronie znajdziecie taki mój artykuł na temat tego, jak stworzyć ziołowy ogródek dla kota. Możecie powycinać różne otworki i tam kotu dać do zabawy, żeby sobie coś wyciągał. Ja pamiętam, że na Halloween to wycinaliśmy takie otwory w dyniach i tam kot też wyciągał. Czy można właśnie użyć jakiejś foremki, można porozkładać parasole, żeby zrobić kotu frajdę, można wrzucić zabawki do wody. To są takie rzeczy, które jakby nie powodują, że kot będzie gdzieś tam próbował pazurkiem łapnąć dziecko, ale będzie z nim w interakcji, będzie robił coś wspólnie. Dla dziecka to jest bardzo duża frajda i dla kota to jest też coś takiego bardzo więziotwórczego. Także to są takie zabawy, które warto wykorzystywać. No i też jak potem już mamy dziecko troszeczkę starsze, takie, które sobie radzi manualnie z różnymi rzeczami, no to jest masę. Słuchajcie, wpiszecie sobie zabawki dla kota do it yourself, tak? DIY, to zobaczycie po prostu masę najróżniejszych inspiracji na Pinterestie,
co można zrobić dla kota. I od takich najprostszych zabawek z rolek w papierze toaletowym, po takie bardziej już wymyślne, po takie różne karmniki. Wiadomo, że tutaj trzeba jakby wejść rozsądkiem rodzica, który też przypilnuje, żeby na przykład takiej zabawki, która ma długie, wiszące sznurki, nie zostawić kotu. Natomiast no, wszystko jakby z umiarem i z rozsądkiem można naprawdę bardzo fajne rzeczy stworzyć i dać kotu masę frajdy i dziecku też masę frajdy. Także na takie zimowe, długie wieczory to jest to coś, co bardzo polecam, zwłaszcza takim dzieciom, które lubią takie manualne różne rzeczy. Jest taka bardzo fajna książeczka, Kot gry i zabawy edukacyjne. Tam jest dużo takiej inspiracji, pomysłów, bardzo Wam polecam, jeżeli gdzieś tam właśnie nie wolicie zamiast w momentach internetu, to poszukać w książce, to ta książka na pewno spełni Wasze oczekiwania. Zerkam na czat, poczekajcie. O, trochę się pojawiło. Czekajcie. No tutaj, jeżeli mówimy o takiej sytuacji, tutaj mamy sytuację, że mama przyjdzie z 14-letnim kotem, żeby troszkę pomóc. Ja myślę, że to, co jakby najlepsze można zrobić dla tego kota, nie wiem też, jaki to jest kot z charakteru, ale to jest po pierwsze pojawić się w tym domu troszkę wcześniej, on się pojawi wcześniej, tak, czyli będzie miał ten czas adaptacji. Jedna rzecz, włączyłabym feromony, bo to nie zaszkodzi. Druga rzecz, wziąć maksimum jego rzeczy z zapachem z jego domu, tak, żeby ten zapach już też jakby, bo tutaj wchodzi nam drugi stresor, tak, czyli zmiana domu. On zna to miejsce, ja rozumiem, on tam ma też już pewnie swoje zapachy, natomiast staramy się przywieźć jakby troszkę jego terytorium na nowe miejsce. Resztę procedury robimy tak jak normalnie, jeżeli chodzi o te początki. Natomiast ja bym mu dała po prostu ogrom przestrzeni do tego, żeby on się z tym dzieckiem specjalnie integrował. Jeżeli nie będzie chciał wchodzić w tę relację, to niech on ma jakieś swoje miejsce, gdzie on ma święty spokój, bo też to nie jest coś, co będzie trwało nie wiadomo jak dużo, jak długo i to nie jest coś na stałe, więc ja bym tutaj nie wchodziła w jakieś wielkie integrowanie kota z dzieckiem, natomiast zadbałabym po prostu o bezpieczeństwo i takie samopoczucie tego kota. Czyli bym wprowadziła sobie te feromony, jeżeli on by reagował jakoś trudno, to można rozważyć potem suplementację, natomiast tak naprawdę ta większość tych kroków, które tam są, to bym przeprowadziła tak samo. Jak tutaj było opisane, z tym, że wzięłabym kilka przynajmniej rzeczy z zapachem i takich, które zna ze swojego domu, żeby było mu łatwiej tą zmianę przejść. Tak, oczywiście wszystkie dzieci kochają głaskać koty, tak? Więc jest tak, że może nie wszystkie, bo źle powiedziałam, są dzieci, które nie lubią głaskać, ale wiele dzieci lubi głaskać koty i zwłaszcza jak są takie maleńkie, to dążą do tego kontaktu. I to jest okej, tak? Uczymy koty tego, żeby robić to delikatnie. Natomiast trzeba to też zrobić z głową, tak? Fajnym, jeżeli takie już małe dziecko chcemy uczyć, które faktycznie interesuje się kotkiem, a kot jest taki, że można by było coś popróbować, to zacząć od kota pluszowego, tak? Czyli żeby pokazać dziecku właśnie, że nie zaciskamy paluszków, tylko że robimy to otwartą dłonią, że tym miejscem, które kot lubi być głaskany, to jest tutaj po policzkach i po szyi, tak, że nie głaszczamy go tu, że nie ciągniemy go za ogon, że nie łapiemy łapek, że nie dotykamy brzuszka. Jest taka fajna, czy można się pobawić taką najprostszą zabawę, gdzie na przykład właśnie dotykamy tego pluszowego kotka i dziecko ma powiedzieć, czy to jest miłe, czy niemiłe dla kotka, czy to miejsce jest miłe, czy niemiłe, tak, żeby mu utrwalić po prostu to, które miejsca można dotykać, a które nie. Oczywiście dzieci uczą się przez modelowanie, więc możemy też my pokazać, jak my głaszczamy kotka jak to robić prawidłowo. Też musicie zacząć od tego, żeby w ogóle nazywać kocie części ciała, ponieważ dla dziecka, które jest też takim małym bąblem, jakby czasem abstrakcyjne jest trochę to, że to jest takie stworzonko na czterech nóżkach i jakby trzeba nazwać sobie, że tutaj ma pazurki, że u kota na łapkach nie ma paznokci, tylko są pazurki, tak, dlaczego one tam są i że tu są takie wąsy, tak, i że jak ich dotykamy, to koto może nie być przyjemnie, tak, czyli żeby też, żeby gdzieś tam te takie niuanse kociej anatomii też wprowadzić sobie. Zawsze uczymy dziecko, że głaszczemy kota dosłownie przez chwilkę, dlatego że koty się bardzo łatwo przestymulują głaskanie, chyba że mamy takiego totalnego pieszczocha i wiecie, że on mógł być głaskany przez godzinę i go to nie ruszy, to zawsze jednak głaszczemy chwilę i dajemy kotu spokój, chyba że kot jeszcze bardziej tam dopomina, no to jeszcze chwilę, nie? Uczymy też dziecko tego, kiedy jest ten czas na głaskanie, czyli na przykład jak kotek śpi, to nie podchodzimy, nie głaszczemy, bo się może wystraszyć, że jak je, że jak jest w toalecie, to wtedy nie. Fajnym zwyczajem jest uczyć dziecko też takiego, no po prostu tego, że pytają, czy mogę teraz pogłaskać kotka, nie? Jak są jeszcze takie małe i zwyczajnie nie jesteśmy do końca pewni swojego kota, bo wiemy, że on bywa takim czasem humorzasty, niespecjalnie to lubi. Ja bardzo odradzam to, żeby dzieci nosiły koty. Uważam, że jeżeli w ogóle nie trzeba nosić kotów, to nie należy ich nosić, bo koty nie lubią być zazwyczaj noszone. Natomiast dziecko nie jest w stanie jeszcze tak przetrzymać kota, żeby kot się czuł dobrze i bezpiecznie, a jakby siłą rzeczy, jeżeli poczuje się zagrożony, to będzie próbował się łapać pazurami i szkoda.
szkoda, żeby tam doszło do jakiejś nieprzyjemnej sytuacji. I też warto wytłumaczyć dziecku coś, czego mam wrażenie, że dorośli często nie rozumieją i co ja często tłumaczę swoim klientom, że to, że kot chce być blisko nas, nie zawsze znaczy, że chce być dotykany. Czasem jest po prostu tak, że on chce się blisko położyć. I też od początku uczyć dziecko tego, że kot ma też swoje granice, tak? Że to nie jest zabawka, że on czasem chce być dotykany, a czasem nie chce, tak? Że to, że on przyjdzie koło nas położyć, wcale nie znaczy, że chce być pogłaskany, tak? Że to jakby szanujmy się wszyscy nawzajem w tej relacji, a wszystkim będzie lepiej i naprawdę dzieci to super łapią. To może się wydawać, że dzieci to jest ten problem, ale naprawdę z mojego doświadczenia, jak się dzieciom to wytłumaczy, że ty też czasem chcesz być sam i czasem nie chcesz, żeby nikt cię dotykał, to naprawdę to łapią. Oczywiście z racji tego, że kot ma zęby i pazury i jest żywym stworzeniem, to musimy nauczyć dzieci pewnych zasad bezpieczeństwa. Czyli to, co już mówiłam, kiedy nie należy przeszkadzać kotu, jak bezpiecznie się bawić, czyli tego, że nigdy nie bawimy się rękami, nie bawimy się nogami, że jeżeli widzisz, że kot próbuje bawić się twoimi rękami, nogami, włosami, to mi o tym powiedz, tak? W pewnym momencie przychodzi też pora na to, żeby pokazać dziecku, jak wygląda kot, który nie ma ochoty na kontakt, zwłaszcza jeżeli masz takiego kota, który jest generalnie takim kotem wyższego ryzyka, tak? Czyli wiemy, że on niespecjalnie lubi, że może się źle czuć, że może gdzieś tam dziecko trochę odstraszać, to pokazujemy dziecko, tak? Że są takie dźwięki jak prychanie, jak syczenie, że jakby można pokazać na zdjęciu, jak wygląda kot, który syczy. To są takie, jakby dziecko nie wyłapie niuansów, tak? Takie kilkuletnie. Natomiast to, że kot się zjeżył i że na nim nasyczał, to naprawdę już wyłapie. I warto gdzieś tam o tym rozmawiać, że takie sytuacje powodują, że należy się wycofać i zawołać dorosłą osobę. To dziecko powinno wiedzieć, że reakcją na takie zachowanie kota, który jest na nas zły albo który się źle czuje, jest to, że się powoli wycofujemy i wołamy osobę dorosłą. I nic poza tym, jakby nie próbujemy tej sytuacji rozwiązywać sami, tylko wołamy do pomocy osobę dorosłą. Tutaj jeszcze mam dla Was kilka takich inspiracji, jeżeli chodzi o dzieci starsze. To są dwie świetne pozycje. Jedna to jest książka 100 faktów koty. To jest książka pisana przez Gosię Wiegańską, Henryk, behawiorystkę. A druga to jest taki już dla starszych dzieciaków 7+, bo te fakty to mogą być takie dzieci 4-5 lat spokojnie. Natomiast ciekawostki i zagadki to jest taki quiz, takie bardzo fajne karty, też gdzieś tam pod nadzorem Gosi pisane. I oba te źródła są świetne dla takich starszych dzieciaków pod kątem tego, żeby lepiej zrozumieć koty, lepiej je poznać. I też do takich dzieci, które po prostu kotami się interesują. Zerknę sobie na czat. Okej, tu się nic nie pojawiło, także zbliżamy już pomału się do końca, nawet nie jest tak źle z czasem. Takie ostatnie jakby jeszcze pytania, które wiem, że często się pojawiają, bo mówiliśmy dużo o tym, że to jakby kot już jest, a dołącza dziecko, czy dziecko rośnie razem z kotem, który już jest. Natomiast oczywiście, że bardzo często pada pytanie, czy jakby jaki jest optymalny wiek, w którym należałoby wziąć kota dla dziecka, jeżeli chcemy, żeby wychowywało się z kotem. No, nie ma idealnego wieku, to ja też nie jestem pedagogiem ani jakimś specjalistą od dzieci, broń Boże. Natomiast tak z mojego punktu widzenia jakby też umiejętności dziecka do tego, żeby wejść w taką rozsądną już relację z kotem, no to taki, ten taki pierwszy dobry moment to jest takie 3-4 lata, na pewno nie wcześniej, tak? Taką naprawdę już bardzo pełną relację, no jest, budują takie dzieci 5-6-letnie, 7-letnie, które faktycznie potrafią traktować kota jak przyjaciela. I wtedy to już na pewno, jeżeli tylko dziecko ma ogarnięty temat, to jest taki dobry czas. Natomiast no myślę, że na pewno nie jest dobrym pomysłem, żeby przygarniać kota w momencie, kiedy dziecko jest jeszcze takie totalnie nieogarnięte, niekontrolowalne, tak? Czyli do tych 2 lat ja bym sobie dała spokój. To jest moja opinia, tylko i wyłącznie moja opinia. Oczywiście każdy może mieć inną. Natomiast pytana o to bym powiedziała, że do czasu, aż dziecko naprawdę już jakby rozumie też takie bardziej złożone kwestie z tym, że właśnie kot może nie chcieć, kot może zrobić krzywdę, tak? Jeżeli się wystraszy i tak dalej. Też pytanie jakby faktycznie, kiedy ta potrzeba u dziecka się pojawia, nie? Zazwyczaj to jest tak, że taka już świadoma potrzeba tego, żeby gdzieś to zwierzę się pojawiło, pojawia się troszkę później. No i drugie pytanie, czy istnieje idealny kot dla dziecka? czy brać kociaka, czy dorosłego, czy kota konkretnej rasy, tak? Jakby znowu, nie mam tutaj gotowej recepty. Zazwyczaj jest tak, że łatwiej przyzwyczajają się rzeczywiście koty młode. Natomiast to jest taki trochę kij ma dwa końce, tak? Koty młode mają to do siebie. Ja mam w tej chwili taką sytuację, że zupełnie
że tak powiem, nie z wyboru, bo po prostu trafił do mnie kociak, który z nami został. Jakby mam dzieci z kociakiem, no to wiem po prostu, ile trzeba zachodu, żeby ten kociak nie próbował mnie na przykład polować na dzieci, czy nie robił właśnie jakichś takich rzeczy, które mogą być trudne. I wiem, jak to jest absorbujące, tak? Jakby ta więź rzeczywiście tworzy się fajnie, te kociaki zazwyczaj wtedy się super adaptują do pewnych takich zachowań dziecięcych. Natomiast no też jakby ta, z drugiej strony jest to, że one są intensywniejsze w kontakcie, ci to mogą być bardziej łowne i tak dalej. Natomiast dla kotów starszych, no jakby dziecko może też być wyzwaniem. Także będzie to wszystko zależało od wieku dziecka, od temperamentu dziecka. Niesamowicie dużo zależy od temperamentu dziecka. Czy dziecko chce rzeczywiście, żeby kot był dla niego taki bardzo w kontakcie, tak? Czyli na przykład myśli, jeżeli myślimy o kocie rasowym, to będziemy bardziej szukali kotów na przykład gdzieś tam z tych takich, które wchodzą bliżej w kontakt, chcą być cały czas tym człowiekiem. Czy raczej chcemy, żeby to było takie zwierzę, które będzie bardziej obok, tak? Które będzie gdzieś tam bardziej zajęte, jakby będzie starało się być w tym dystansie. Jakby tutaj myślę, że trzeba te decyzje podejmować bardzo indywidualnie. I taki ostatni jeszcze kawałeczek z mojej praktyki, to są moje dzieci. I dlaczego tym je pokazuję? Dlatego, że wiecie, jak możemy sobie mówić o idealnym kocie, bądź idealnym wieku i tak dalej. Zazwyczaj życie i tak się toczy po swojemu, a jakby na przykładzie moich dzieci, moja Tośka jest dzieckiem, które mogłoby po prostu mieć tego kota na sobie cały czas i mój Grześ jest dzieckiem, które tak naprawdę to no ale tak na pół metra jakby leżał, to byłoby idealnie, bo nie, jakby no nie jest po prostu fanem kontaktu ze zwierzęciem. To jakby pamiętajcie, że koty zazwyczaj przy odpowiedniej opiece i też dzieci przy takim mądrym prowadzeniu po prostu daje się tą sytuację jakoś elastycznie dopasować i wszystko się pomału układa, jeżeli tylko jest to robione wszystko świadomie i z głową. Także jakby możemy sobie tworzyć idealne scenariusze idealnego wieku, idealnej rasy i tak dalej, a zazwyczaj tak kot się pojawia z przypadku, albo jest to kot, którego tak naprawdę zachowanie przewidzimy, a druga rzecz, czasem jedno dziecko może poczuwać czegoś zupełnie innego niż drugie, a tak naprawdę pamiętajcie, że koty bierzemy dla całej rodziny, nie dla dziecka. Nigdy nie bierzemy zwierzęcia dla dziecka, zawsze bierzemy dla rodziny, dołączamy go do rodziny i ten kot też ma swoje miejsce w tej rodzinie znaleźć i ma być w niej szczęśliwy. I jakby to też ma być taki kot, który pasuje do waszego stylu życia, do tego, jakby czego wy jako dorośli szukacie, także to nigdy nie może być tak, że jakby potrzeba dziecka, jakby bezpieczeństwo dziecka jest oczywiście mega ważne, natomiast jakby zachcianka dziecka, no też jakby trzeba tutaj rozsądnie do tematu podchodzić, nie? Także tak podsumowując jeszcze ten temat tego, czy dziecko i kot to dobra para, myślę sobie, że kot to jest generalnie fantastyczny towarzysz dla dziecka, o ile jakby towarzyszą w tym wszystkim mądrzy i świadomi opiekunowie, dlatego że relacja z kotem ma to do siebie i to myślę, że jest bardzo dobry plus, duży plus tej sytuacji, że ona jest taka bardzo partnerska, w sensie dziecko musi się bardzo, przy każdym zwierzęciu musi, ale kot to faktycznie potrafi sobie te granice zaznaczyć dosyć konkretnie, nie? Jakby kot nie zawsze będzie chciał, kot nie zawsze będzie miał ochotę, dziecko się świetnie uczy takiej relacji opartej na partnerstwie w relacji z kotem. Ja myślę, że dla dziecka to jest bardzo cenne i wysokie, wzbogacające doświadczenie, także ja uważam, że jak najbardziej tak, jeżeli oczywiście jest to wszystko zrobione z głową. I tak jak mówiłam na koniec, powiem tylko jeszcze króciutko o tym, co jeśli nie układa się dobrze, tak? Bo mówimy tutaj o bardzo fajnej relacji, o tym, jak to się wszystko może pięknie ułożyć, natomiast no, jakby nie czarujmy się, zdarza się, że idzie trudniej. Co jeżeli się nie układa dobrze? Jakby pierwszeństwo zawsze ma bezpieczeństwo dziecka, tak? Nieważne, czy to jest dziecko kilkudniowe, czy kilkuletnie, jeżeli dziecko w jakikolwiek sposób jest zagrożone przez to, że jest kot i kot zachowuje się agresywnie, no to waszym obowiązkiem jest odizolować kota i zapewnić bezpieczeństwo, tak? Jeżeli to są takie zachowania, które są jeszcze jakby nie na tyle niepokojące, żeby od razu, że tak powiem, izolować kota i wzywać pomocy, to co trzeba jakby taką checklistę przejść, tak? Po pierwsze, czy kot rzeczywiście ma możliwość zdystansowania się do dziecka i do innych stresorów, tak? Czy ma dobrze ogarnięte obserwatoria, kryjówki, pokój, gdzie dziecko nie wchodzi, czy miejsce, gdzie dziecko nie wchodzi, czy rzeczywiście jego wszystkie potrzeby są zaspokojone, bo to jest jakby podstaw, że najpierw zaczynamy od tego, czy wszystkie potrzeby są odpowiednio zaspokojone. Czy to zachowanie można w jakiś sposób wzmocnić, w jakiś sposób przerwać, tak? Jeżeli mamy tak, że na przykład dziecko bardzo chce mieć interakcję z kotem, a kot nie do końca, tak? To możemy wprowadzić pewnego rodzaju wzmocnienia, możemy wprowadzić nagradzanie kota, kiedy podchodzi do dziecka, możemy wprowadzić sobie czyste takie warunkowanie instrumentalne, że dziecko głaszcza, a my nagradzamy kota. Jeżeli to są zachowania trudne, no to oczywiście wprowadzamy uniemożliwienie, przerywanie.
Warto wprowadzić preparaty wyciszające, feromonoterapię i upewnić się, że kot jest zdrowy, bo bardzo często gdzieś tam w tle się toczy po prostu coś chorobowego. Natomiast jeżeli widzicie, że sytuacja stwarza zagrożenie dla domowników lub po 2 tygodniach waszych działań nie widzicie poprawy, tak? Czyli próbowaliście różnych metod, ale nie działa, to myślę, że to jest moment, żeby skontaktować się z behawiorystą. Bo wiecie, jakby to jest tak, że ta relacja się tworzy raz, nie? Jakby można odbudować pewne rzeczy, ale jakby szkoda by było pewne rzeczy zawsze paścić i pewne rzeczy popsuć. Myślę sobie, że warto gdzieś tam mieć kogoś, kto nad tym czuwa, jeżeli czujecie, że wam się to wymyka spod kontroli. Natomiast też chciałabym wam szczerze powiedzieć, że to naprawdę jest taki ułameczek procenta tych kotów, które rzeczywiście wymagają takiego specjalistycznego wsparcia. W większości przypadków, jeżeli opiekun jest dobrym obserwatorem swojego kota i mądrym rodzicem, jesteście w stanie sobie z tym naprawdę poradzić. Jeżeli tylko uszanujecie jakby i potrzeby kota, i potrzeby dziecka w tej relacji, to zazwyczaj to się wszystko fajnie układa. Godzina 40. Słuchajcie, początek miałam karkołomny, mam nadzieję, że potem już szło lepiej i było to dla Was spójne i ciekawe i interesujące. Ja Was zapraszam na swoją stronę na kociebehawiorysta.pl, zapraszam Was też, widzicie, nie podlinkowałam, na mój profil Opowiem Ci o kotach, gdzie więcej o kotach opowiadam. Natomiast zapraszam Was też serdecznie do śledzenia PetsMe, naszego sklepu zoologicznego dla wymagających. Niedawno odpaliliśmy nową stronę, warto zajrzeć. Też jeżeli ktoś z Was będzie miał ochotę zrobić zakupy, to do końca weekendu wrzuciłam Wam taki kodzik rabatowy na -15% na wszystko. Także jeżeli byście chcieli w coś się zaopatrzyć, to polecam Wam serdecznie zakupy w PetsMail. I też zachęcam Was, żebyście śledzili nasze social media, bo my rzeczywiście staramy się dużo takich treści przekazywać i też po prostu pomagać w takich trudnych sytuacjach. Zerknę sobie teraz na komentarze. Jak oduczyć kota wchodzenia do sypialni na noc, gdy zawsze będzie wchodził, gdy chciał i spał z właścicielami, a teraz będzie tam dzidziuś spał? No niestety będę tutaj brutalna, trzeba po prostu zamknąć drzwi. Dlatego, że no nie ma siły, tak? Jeżeli jest coś takiego, co było zawsze i zawsze działało, jakby żeby złagodzić troszkę ten szok, to można kotów wprowadzić jakieś fajne nowe miejsca do spania, jakieś nowe domki kartonowe. No, tak jak mówię, jeżeli jest to wyjątkowo trudne, to można zrobić tak, że przez jakiś czas jedna osoba na przykład śpi na sofie i kot ma ten kontakt, jeżeli jest to kot taki bardzo w relacji zależny. Natomiast oczywiście, że na początku będzie opór kota, oczywiście, że na początku będzie tak, że będzie próbował drapać i miauczeć, natomiast trzeba to po prostu przetrwać, jakby zachowanie niewzmacniane wygasa, kot po prostu w pewnym momencie zorientuje się, że jakby no nie ma siły, tak, nie wejdzie. I naprawdę zazwyczaj po pierwszych kilku takich chwilach frustracji, to po kilku dniach temat się po prostu rozwiązuje. Czy przy dzieciach 4-5 lat czasem, zależnie od sytuacji w domu i od samego kota, dobrze sprawdzają się dojrzałe, stabilnie emocjonalne koty? Tak, zdecydowanie. Im starsze dziecko, tym lepiej sprawdza się starszy kot. I zgadzam się tutaj z Tobą, Monika, całkowicie, że przyznam szczerze, ja gdybym miała wybór, to też nie wprowadzałabym kociaka do siebie. Tak? Jeżeli to jest taki fajny, stabilny kot, który jest też jakby takim kotem, który lubi wchodzić w relacje, tak? Który nie potrzebuje takiego bardzo spokojnego środowiska i który lubi, jak coś się dzieje, to przy takich dzieciach w wieku późno przedszkolnym i szkolnym dorosły kot, moim zdaniem, często jest tak naprawdę lepszym rozwiązaniem niż kociak, bo też nam jako rodzicom nastręcza dużo mniej problemów. Tak, taki kot może po prostu z pewną już mądrością wejść w taką sytuację, nie wchodzić w konfrontację. O, pozdrawiam również studentkę. Pozdrawiam Kasię. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Czy coś wam się. Mam teraz jeszcze 15 minut. Jeżeli macie jakieś takie bardzo konkretne pytania, to dawajcie śmiało. Tak naprawdę powiem wam, że wiecie, jak się potem to dziecko rodzi, to często jest tak, że wszystko i tak idzie jakoś takim swoim rytmem i jakoś pomału się to wszystko stabilizuje. Myślę, że też nie warto stawiać sobie za wysoko poprzeczki. Wiecie, o tym nie pomyślałam, a myślę, że to warto też uzupełnić. Jakby nie myślcie, ja wiem, że w internecie, w takich dzisiejszych czasach, nie, gdzie jakby koty i social media po prostu rządzą, to można mieć takie poczucie, że chcielibyśmy, żeby to dziecko tak po prostu było takie super związane z tym kotem i żeby ten kot tak spał przy tym dziecku i żeby oni tak się przytulali, żeby to była taka w ogóle relacja jedna na milion. No i właśnie ona jest taka jedna na milion. To się rzadko zdarza, że kot wchodzi w taką super bliską relację z dzieckiem. Taką, wiecie, to dobrze wygląda na Instagramie, natomiast zazwyczaj nie odbywa się tak w życiu realnym. Zazwyczaj to jest gdzieś po środku, tak? I to jest tak, że jakby ta relacja jest, warto tą poprzeczkę powiesić sobie troszeczkę niżej i jakby
No nie oczekiwać nie wiadomo czego, tak? W sensie, tak jak wiecie, jak jest z kotami, nie? Dla nich czasem ten kontakt społeczny to może być to, że on po prostu przyjdzie koło nas i jest. I to, że on czuje się bezpiecznie, że położy cię koło dziecka, niedaleko dziecka, to już jest naprawdę fajnie. I to się pomału, pomału, po kawałeczku buduje. I naprawdę jakby też nie oczekujcie, że będzie od razu nie wiadomo jak fantastycznie, wspaniale, bo też trzeba to jakby dostosować realistycznie do tego, jakiego mamy kota, jakie on ma też doświadczenia i jaki jest i czego potrzebuje. Natomiast taka relacja naprawdę potrafi dawać bardzo dużo frajdy, zwłaszcza jeżeli dziecko się zaangażuje już potem gdzieś w opiekę i czuje ten swój taki element takiego sprawstwa w tej opiece nad kotem. To jest taki fajny moment też dla dziecka bardzo. Czy zamykanie sypialni na noc? Wiesz, Marta, tak jak powiedziałam, to jest myślę bardzo indywidualne. Ja rzeczywiście jestem tą osobą, która przy maleńkim dziecku tak zamykała zawsze sypialnię na noc. Dlatego, że wiem po prostu, jak potrafiłam zaliczyć zgon. Ja miałam akurat dziecko, które prawie w ogóle nie spało w nocy. Ja po prostu byłam naprawdę nieprzytomna. I nie wyobrażam sobie sytuacji, że ja bym miała zareagować na to, że wiesz, jak ci chodzi kot, że kot na przykład wszedł do łóżeczka i położył się z dzieckiem, a dziecko nie obróci główki. Także ja uważam, że w przypadku dziecka, które nie jest jeszcze tak jakby motorycznie ogarnięte, że nie obróci się, nie zareaguje jakby tak, żeby faktycznie gdzieś tam siebie ochronić, to ja jak najbardziej bym zamykała te drzwi. Takie mam do tego tematu podejście. Wiem, że ludzie mają różne, natomiast jeżeli pytasz o moje zdanie, to ja bym zamykała. Cieszę się, że dostajecie dużo fajnych informacji i dużo wiedzy. A propos zabaw kotem. Kot ma 2 lata i odkąd jestem w ciąży, bawi się tylko i wyłącznie, jak przyjdzie ciocia. Nie chce się z nami bawić, strzela fochem. Wiesz co, myślę, że warto zobaczyć, też spróbować innymi formami zabawy, coś prowadzić nowego, a może też przez jakiś czas, wiecie, czasem też to tak działa u kotów, to już tak trochę odchodząc od tematu nawet dzieci, że taka lekka deprywacja, czyli to, że na przykład nie próbujemy się narzucać czymś, powoduje, że kot sam zaczyna czegoś oczekiwać. I warto taką motywację zbudować, w sensie takim, że dobra, to odpuścił on jakiś czas, nie proponujcie i tyle. Jeżeli to nie powoduje jakiejś trudności, to ja bym odpuściła. Natomiast zazwyczaj jest tak, że jak my zaczniemy kota troszkę ignorować w tym wszystkim, to potem jak pojawi się ta zabawka i my, i jakieś takie fajne zestawienie też jego dobrej energii do zabawy, to się to potem fajnie rozkręca. Więc tak podejść do wszystkiego na luzie. To jest takie. Ja myślę, że przy kotach w ogóle warto podchodzić do wszystkiego na takim lekkim luzie. Czy macie jeszcze jakieś pytanie? Jakbyście chcieli, to zawsze możecie albo na moim profilu, albo nawet mailowym też napisać do nas. I ja postaram się też coś podpowiedzieć. Trzymam za Was bardzo, bardzo kciuki. I za tych, którzy już dzieciaczki mają na pokładzie. I za tym, które dzieciaki się niedługo pojawią. Pamiętajcie, że będzie lepiej niż... Znaczy, nie wyobrażajcie sobie czarnych scenariuszy, będzie naprawdę okej. A jeżeli pojawią się jakieś trudności, to od tego są behawioryści, żeby Wam pomóc. Także szukajcie tej pomocy śmiało wtedy. Natomiast życzę Wam z całego serca, żeby wszystko przebiegło tak, żebyście nie musieli tej pomocy szukać i żeby ta relacja między dzieciaczkiem a kotem się rozwijała dobrze i rzeczywiście dawała Wam wszystkim, i kotu, i dziecku, i Wam dużo radości, dużo szczęścia. Widzę, że pytań już nie ma, także ja się pomału z Wami żegnam. Zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby zasubskrybować sobie ten nasz kanał na YouTube i tam zajrzeć sobie też na inne wydarzenia kocie i na inne spotkania. U nas też jest taki dział poradnik na stronie PetSmile, gdzie możecie znaleźć dużo fajnych artykułów na temat kotów i myślę, że tam też każdy coś dla siebie znajdzie. Także zachęcam do tego, żeby zajrzeć. No i myślę, że się pożegnam i powiem Wam dobranoc. Dobranoc, bardzo Wam dziękuję, że byliście.